Dzień dobry, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj Mateusz Tajak, Mateusz Szumlas i ludzie, którzy myślę, że bardzo fajnie tutaj terapeutycznie ogarniają, ale naszym tematem dzisiaj nie będzie terapia, ale społeczność. Społeczność, która podniesie troszeczkę twój poziom, pociągnie twoje procesy, gdzieś tam rzuci cię na odpowiednią drogę terapeutyczną. Jest to oczywiście społeczność Nowego Klubu i zahaczymy sobie o ważny temat, co zrobić, żeby ci się chciało, bo społeczność i chcenie to jest coś, co jest bardzo blisko siebie i dużo osób może z tym nie zdawać sprawy, więc jeżeli szukasz albo społeczności, albo trochę motywacji, to jest to ewidentnie, myślę, że fajny, trochę długi, ale wartościowy materiał dla ciebie. Także miłego oglądania. Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, dobry wieczór, bo jest prawie że 20. Witam was serdecznie. Patryk Sobotka, Mateusz Tajak i Mateusz Szumlas. Dzień dobry. Dwóch Mateuszy. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. To profesjonalnie powinno być. Nie, my jesteśmy, wiadomo, luźne chłopaki, jesteśmy na luzie ze swoją społecznością. Dzisiaj mamy tak naprawdę jeden temat, który... Ja zamierzam w ogóle się dobrze bawić i w ogóle z wami fajnie pogadać. To jest mój w ogóle temat. Ja na razie sobie nawet odstawię to. To nie jest takie ważne. Ważne są ludzie, którzy są tutaj dookoła. O, jest. A, słuchajcie, znamy się już troszkę czasu. Znamy się między innymi przez klubową społeczność. Ciebie na pewno poznam przez klubową społeczność. Tak, 100%. Nie widzieliśmy się wcześniej. Chociaż wiesz co, ja zanim przyjechałem na Neuroklub, to ja już wysyłałem do ciebie jakieś Instagrama wiadomości. Ej Patryk, dzięki za te nagrania. Napisałem ci coś? Za pierwszym razem dopiero po 2 tygodniach odpisałeś. A to była bardzo wzniosła wiadomość. Tak? Taka, że ale ja ci napisałem wzniosły, czy ty mi wzniosłeś? Nie, ja tobie. Ja tobie, a no i mówię, przepraszam smutno. Cię bardzo. Przepraszam. Ale ja już się przyzwyczaiłem. Okay. Ja już wiem, jak jest. Myślałem, że powiesz, teraz jest lepiej. Nie, jest jest super naprawdę teraz. Szybciej niż 2 tygodnie, dużo szybciej. Tak, czasami po 5 minutach potrafię odpisać, to jest w ogóle... Czasami. Ty to już nie przesadzaj. No, czasami jest różnie jeszcze dalej. Ale też, no dobra, nieważne. Tak. Zostawmy to. Znamy się z Neuroklubu. Tak. Z tobą znamy się troszkę wcześniej. Ciutkę. Ze szkoleń. Z dwóch. Masa szklanek głębokich, neuroprojekt. Tak. Neurodiagnostyka, kemp, neuroprojekt. Tak, i później po kempie, jak się tak złożyło, że po kempie zaraz spadł Neuroklub pierwszy raz. Dokładnie. Czyli ty byłeś na kempie 2021. Jeden. I dwa, i trzy, ale to mówimy o tym pierwszym. Aha, czyli pierwszy zjazd klubowy był po prostu ponad rok po pandemii. Tak. Okej, okay, dobra. Był w listopadzie 2021. Tak, a sam Neuroklub chyba był rok wcześniej jakby. Tylko tam się mieliło online'owo, tylko tak, jakieś projekty, webinary i tak dalej. Dobra. Dokładnie. Jest już trochę ludzi, fajnie. Ktoś tam pisze, że dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Michał, cześć Jaromir, cześć Ernest, cześć Marcin. Dobra, nie jesteśmy sami, witamy was serdecznie. Dajcie mi od razu znać, słuchajcie, ja czym tak będę mówił, kto jest w klubowej społeczności. Kto jest w klubowej społeczności, tam, że napiszcie mi, że jesteście i że nie możecie doczekać się weekendu, bo w weekend mamy spotkanie. Napiszcie, tak. I to jest w ogóle taki moment, że jakby ktoś obejrzał na przykład i stwierdził, fajne, poda mi się wizja, którą przedstawiacie, wbijam w weekend. Jest taka możliwość jeszcze. Chociaż prawie ma 60 osób. Dobrze. Na zjeździe. Już 60 czy o, prawie? O tak, prawie 55 mniej więcej, coś takiego, no nie? No, może to 60. No razem z tym prowadzącymi to 60 już na pewno jest, no nie? Bo dziewczyny na przykład się pytają mnie, czy muszą się wpisywać, skoro ogarniają tutaj. Ja mówię, jak to jest dla was takie trudne, to nie musicie, no nie? Nic się nie wpisały, no nie? Tak. Więc znamy się już troszeczkę. Mateusz po prawej, Szumlas, jest człowiekiem, nie licząc mnie, który jest jedyny. Chyba się nie mylę, a możliwe, że ktoś siedzi po cichu i nie odzywa się? Może też ktoś jest taki jak ty? Niemożliwe. Sprawdziłeś to już dokładnie? Nie ma takiej możliwości. Jest człowiek, który był na wszystkich klubowych spotkaniach, czyli na 12 czy 13? No właśnie, nie wiem, czy było 13, czy będzie. Chyba to będzie 13. Chyba to będzie 13, też mi się wydaje. To będzie nie? 13. Bo jakoś tak się podzieliliśmy, że właśnie chyba w święta wielkanocne, tam w kwiecień, był 10. Było 10. To później było 11. To teraz jest 12? Nie. Mam w kalendarzu, ale nie mam telefonu. Na początku roku było 10. Styczeń to było 10, początek roku. Później kwiecień było 11, 12, teraz będzie 13. Jest okej. Okay. Świetnie, wszystko, tak. Wszystko się zgadza. 13 spotkanie. Ja powiem swoje perspektywy, ja wiem, po co robię te klubowe spotkania. Wiem, po co był Neuroklub. Mogę później powiedzieć, jakby ktoś nie wiedział. O, to jest dobre, ja bym to świetnie znowu posłuchał. I skonfrontujemy z tym, co w ogóle, wiesz, nasze odczucia. Dobra, no to znamy, ja ogólnie twoje. Sytuacja jest taka, że miałem w ogóle, jakby
ta wizja się w ogóle kształtowała? Ja myślę, że ona jeszcze do końca nie jest ukształtowana. Ona się będzie tutaj kształtowała, bo ty jeszcze nie wiesz, ja ci powiem w styczniu. Okej. Okay. Kilka newsów, tam już wie. Więc one się trochę rozbudowują. Mhm. I dogodzimy na 2 tygodnie przyjeżdżać. To będzie taki tak. Miesięczny obóz. Bo myślę, słuchajcie, widzimy może tak, historia Noru Klubu. Na początku teoretycznie, wiadomo, była sytuacja, okres pandemii, zamknięci, kurde, zróbmy coś fajnego dla ludzi, ale nie fizycznie, no bo teraz te fizyczne spotkania były trochę utrudnione. Więc na początku była taka wizja, żeby właśnie trochę jakby zrobić fajną społeczność, zebrać ciekawych ludzi do jednego miejsca i troszeczkę taką swoją zajawkę terapeutyczną trochę im przekazać, tak? Pozbierać kilka fajnych osób, czyli właśnie tutaj niech będzie ja na przykład, Maciek, ale też Marek Kujza-Rzębowski, czyli takie osoby, które gdzieś tam jakieś fajne rzeczy robią i mamy jakiś taki wspólny trzon, mianownik, bo tak jak my tutaj, jakby podobną wizję terapeutyczną i jednocześnie zebrać ich do kupy, dać im troszeczkę przestrzeni, żeby tak mogły się powiedzieć, żebyśmy teoretycznie czy jakiś fajny dorzucili swoje kilka groszy do na przykład treści, które tworzymy, jakichś webinarów, się taką zamkniętą społeczność, żebyśmy mogli właśnie tak trochę ich zainspirować, ale też trochę zainspirować siebie, bo na przykład mnie Neuroklub na przykład bardzo dużo daje pod kątem innej perspektywy ludzi i ja myślę, że to był taki jeden z motorów napędowych dla mnie pod kątem, że nawet jak zaczęliśmy robić jakieś procesy wspólne, gdzieś tam wymieniać informacjami, no to był duży motor napędowy. Później jakoś tak wyszło, że kurde, może jak już mamy takich fajnych ludzi, rzeczywiście oni są mega wkręceni, to widać, bo na początku bardzo mocno na grupie facebookowej i na webinarach, to może by ich jakoś zebrać fizycznie w miejsce i zrobić taki niby warsztat, ale potem zróbmy coś fajnego, podzielimy się racjami, spędźmy miło czas i się okazało, że one zażarły w ten sposób. A teraz jest też takie miejsce dla nas trochę do eksploracji, trochę zaczynamy współpracować z nowymi ludźmi, a na przykład w tej edycji będzie dużo nowych osób, dużo nowych osób, które rzeczywiście mają coś fajnego do przekazania, więc wrzućmy ich w jakąś ciekawą przestrzeń klubową, bo tam, że tak powiem, nie trzeba się specjalnie w język gryźć, może rzeczywiście pokazać to, jak się rzeczywiście pracuje, bo na szkoleniach jest tak, że jest taki trzon, który jest oficjalny, można powiedzieć, a gdzieś tam jak ktoś kogoś pociągnie w kuluarach, to mówi, a dobra, jest taki ciekawy, to ja ci powiem, jak ja pracuję w ogóle. Taka poprawność. Jest taka poprawność, że... Szkoleniowa. Trochę boi się, żeby ludzie cię na przykład jakoś ocenili na przykład dziwnie, albo wyciągnęli tak niesłuszne wnioski, albo nie chcesz kogoś przestraszyć na przykład, bo się okazuje, że gdzieś w tematach psychosomatyki, albo na przykład jakiejś energetyki, albo jeszcze czymkolwiek innym, robisz rzeczy, które dla nich są trudne do ogarnięcia. I to 100%, bo są tematy, które wydaje mi się, że na początku są bardzo takie trochę niekomfortowe i trzeba tego doświadczyć, zobaczyć i później oczywiście powoli się przekonywać do przodu z tymi tematami. A tu jest taka społeczność, że rzeczywiście, ona jest super otwarta, ona już jakby dużo widziała, ona po prostu nie zakłada, że coś wie, dużo widziała. Zaprawiona w ognie. Nie zakłada, że coś wie, tylko jest bardzo otwarta, lubi efekt tak zwanego rozjebanego mózgu i po prostu można być sobą i my w tych warunkach powiedzmy takiego luzu, ale też trochę takich kontrolowanych, jakby wrzucamy sobie nowych ludzi i później jak to na przykład zażre, to możemy jakieś inne rzeczy z nimi robić. Czemu, że to zażre pod kątem webinarów, a dobrze zrób jakiś warsztat. Zażre pod kątem warsztatu, a pójdźmy sobie w szkolenie stacjonarne. I tak dalej. I to jest takie miejsce trochę takie do eksploracji, no nie? Dla mnie. A jak dla was? To ja może zacznę. Śmiało. Ja w ogóle taki początek mój z tutaj z całym Neuroklubem, no to był tak naprawdę online. Jako student. Byłeś chyba w podziemiu. W podziemiu jeszcze, tak. Student drugiego roku fizjoterapii, tak, to było wtedy. I jeszcze nie wiedziałem nic tak naprawdę, nie? Za bardzo też się nie uczyłem, nie miałem takiej zajawy fajnej. No i trafiłem na takiego Patryka Sobotkę, który na YouTubie coś tam na ręce, ogień, ziemia, metal. Boże, to jest... Mówię, ciekawe. Ja zawsze w ogóle lubiłem takie tajemnicze rzeczy, takie niestandardowe. No i to pociągnęło mnie. Najpierw YouTube. Ewidentnie był to film z Olą. Tak. To jest... One mi tak dużo przysporzyły pacjentów w ogóle, te filmy, jak i tak dużo... Nie chcę mówić niezwolenników, takich przeciwników, wrogów i tak dalej. Tak, ale sobie wiszą popularność, dalej. Nie? Tak. No. Czy w to, czy w to. Tak, przestałeś być jakoś... zupą pomidorową na pewno.
Na pewno, no. Bo jakbyśmy na przykład projektem masaż, byśmy widać zupę pomidorową. No fajnie, robimy sobie masaże, nikomu to nie przeszkadza. Oni robią takie niegroźne rzeczy, po prostu masaż każdy lubi, wiadomo, jest potrzebny wszystkim w pewnym momencie. No, a tutaj opowiadaj, to bardzo mi ciekawi. Tak, i po jakimś czasie stwierdziłem, dobra, jest taka platforma neuroklubowa, są neuroprojektorowa neuroklubowa i stwierdziłem, że kupię ten neuroklub i kupiłem. I pierwsze szkolenie, jakie zrobiłem, to pamiętam neurokręgosłup. I nagle po trzech latach, no dwa i pół, trzech latach studiów, okazało się, że ja więcej się nauczyłem z jednego szkolenia niż przez całe studia. Lubię to, ale jest trochę smutne też, no nie? Tak, to jest smutne, ale to jest prawda. No bo może, wiadomo, nie pod kątem jakiejś tam wiedzy typu jakiejś anatomia, tam takiej szerokiej anatomii, jakiejś fizjologii, ale nagle okazuje się, że kurde, biorę sobie jakąś osobę znajomego wtedy i jestem w stanie rozwiązać u niego jakieś problemy, gdzie teraz kończąc studia, nadal bym ich nie rozwiązał po tych studiach, po prostu, więc... To było już dla mnie mega i po jakimś czasie po prostu przyjechałem na to spotkanie. 2022? Tak, tak. To była wiosna 2022? Jakoś taki ten? Właśnie wydaje mi się, że to był zima, czyli listopad, październik. Okej. Coś takiego, no. Tak. No. Miałeś biały golf. Tak? Tak. O, jak pamiętam. Niezłe, nie? Niezłe, po prostu ciekawe, ale wiesz co, też myślę, bo neurokręgosłup jest o tyle ciekawą opcją, bo ja go kończyłem robić zaraz po, no tak powiedzmy, miesiąc po urodzeniu mojego syna. Znaczy ja nie rodzimy jak coś, ale po prostu... No tak, tak. Jak coś. Aga. Tak, tak, ale tak, byłem na tacierzyńskim miesiąc i po prostu wróciłem sobie i on jakoś tak wtedy się sprzedawał. Kończyłem pierwszego wtedy w kwietniu, więc myślałem, że to może być zaraz, ale to mogły być też jakby jesienne spotkania, no nie? Bo to one wcześniej też nie były tak często. Były tak spokojnie i nawet później jakoś tak wyszło, że tam 4 razy w roku, tak jak teraz, to jest powiedzmy, że niby mało, a z drugiej strony dużo, no nie? Teraz na kwartał jest tak dobrze. Akurat. Myślę, że akurat. Częściej już było tak trochę, mogło być męczące, jakieś wyjazdy dłuższe, bo myślę, że część osób nie lubi tych spotkań, będąc po drugiej stronie, na przykład połówkami naszych klubowiczo kursantów znajomych. Tak, tak, tak. Nasze żony, dziewczyny i tak dalej. Tak, oni wyjeżdżają po prostu gdzieś tam w piątek rano i giną do niedzieli, no tak. Nie? Jakby nie ma ich. Jak wygląda, tak z obserwacji, jak srogi melanż, no nie? Tak, no. Co, nie, w ogóle alkohol zero, ktoś, zero, nie, nic. To jest tylko ćpaj życie. Ćpaj, mocne. Życie. Fajne, tak. Fajne, tak. No. I co tam robisz na tym głównym spotkaniu, pamiętasz w ogóle? Ja tu po prostu... Nagle znalazłem, że wow, jest tutaj tyle ludzi fajnie zakręconych, którzy mają taką pasję w ogóle do życia, do ciała. I to nie tylko fizjoterapia, tylko w ogóle całe takie podejście właśnie holistyczne, jak cały tutaj neuroprojekt, czyli mentalu, żywienia, tutaj ruchu, wiadomo, fizjoterapeutycznych rzeczy, struktury i tak dalej. Wszystko po prostu nagle stworzyło taką jedną całość. Mówię, kurde, no to jest, nie wiem, czy jest takie w ogóle miejsce gdzieś w Polsce, jeśli chodzi o takie prywatną gdzieś tam firmę. Wątpię, ciężko mi raczej... Znaczy w innych branżach może rzeczywiście gdzieś tak jest, no bo jakby nie wiemy, no nie? W sensie jakby nie wiemy, nie śledzimy. W branżach? Tak. Innych, no to tak, może tak. Tak, tak, w branżach innych może, pewnie jest, no nie? Tak, tak. Ale tu jest to co mi się podoba. Nie wiem, jak ty odebrałeś tutaj, bo ja już tak będąc i znając się bardzo dobrze po prostu, bo z częścią tutaj klubowiczów czy wami to się, pewnie wiedzą ode mnie więcej o mnie niż niektórzy członkowie mojej rodziny na przykład. No. Może tak być. Tak, jest dużo i tutaj nie ma tematów tabu i to jest, ja bardzo lubię pod kątem takiej dużej otwartości. Tak, że po prostu jesteś w stanie gdzieś jakby otworzyć się, tak, powiedzieć o jakichś tam nie wiem, rzeczach, które cię gryzą, a przy okazji oprócz tego, że powiesz i ci będzie fajnie, to jeszcze coś ciekawego pod kątem procesu się uciła z tego, no nie? I jakby wyjeżdżasz z jakimś tam mniejszym bagażem, no nie? Że jest ci po prostu łatwiej. A propos właśnie otwartości, no to przecież ja tutaj trafiłem w bardzo ciężkim momencie życia, gdzie tak naprawdę byłem w takiej
mocnym stanie psychicznym przez ponad półtora roku, jak nie dwa. Mhm. Na YouTube trafiłem. No i się okazało, że na jakiś czas nagle mi się poprawiło. Akurat po spotkaniach, tak? Okej. Tak, najfajniej. A to był ten moment, kiedy z Majką sobie pracowałeś? To były też pierwsze? To już trochę później było. Później, okej. Okay. Tak, tak, później. To tam bardziej były tematy relacji na początku, pierwszych, okay. Tak. Tak, ale ktoś tam przykład robił ci jakąś pracę? Tak, Mikołaj. O. Pamiętam, Mikołaj, Paweł tam był, Martyna. O. Trochę osób było. Okej. Okay. I dobrze się zrobiło. Pierwszy rzut miałem mocny. No właśnie, tak mocny pierwszy rzut. Słucham, że tak wjechałeś na pełnej, no tak, nie? Trochę. Tak, mocny rzut, który był dla mnie taki, no... Skok. Ale to jest fajnie, że tak zrobiłeś na przykład, bo to jest powiedzmy rzecz, którą ja się nauczyłem stosunkowo późno pod kątem takiego, że jak jesteś na takim, wiesz, spotkaniu, warsztacie i tak dalej i na przykład jak teraz coś takiego gdzieś robię, to też po prostu mówię, kurde, jakby wjeżdżam na fula. Jakby jestem tutaj, jakby zero taki, ale to strasznie długo trwało. Strasznie długo trwało pod tym kątem, że... zawsze miałem takie opcje, nie wiem, czy wy też pod kątem, kurde, a tutaj coś wyjdzie, tu się będę wstrzymywał, a tu mi się zacznie... Mówisz jakby z perspektywy takiego uczestnika, tak, że jesteś gdzieś. Będę się potrzęsać się trochę, jak to będzie wyglądało, a tu w ogóle moi znajomi są, a tu w ogóle jakiś kursant, a teraz w ogóle to jakby nie ma problemu, mogę mieć jakby też swoją pracę i to też jest... Tak. Mam też w ogóle taki jeden ciekawy temat na później dla was, jak wygląda wasze perspektywy, ale takie po prostu, wiesz, odpinam wrotki, wjeżdżam. Mhm. Nie, to tak naprawdę ja mam dopiero od tamtego roku taką super dużą otwartość, że po prostu jakby no nie hamuję w ogóle procesów swoim oporem żadnych. A to jest jakby nie patrzeć też proces. Wchodzisz w nowych ludzi i też widzę po naszych tutaj klubowiczach, że to jest takie dwojakie, no nie? Że jedni wchodzą po prostu i rzeczywiście jakoś tak bardzo fajnie wplatają się w tą społeczność, bo tu jest część ludzi, którzy się bardzo dobrze zna i część ludzi, których się zna jeszcze mało, ale to nie jest tak, że tam się jesteście bardzo zamknięci, bo ja widzę, że taką dużą chęć, kurde, młodzi, nowi, no nie, jakby nowy nabór. Nowy narybek, no, świeże mięso, no nie? dawaj go. Tylko jest właśnie takich z tych, od tych, powiedzmy, świeżych osób, bo to niekoniecznie są młode osoby, tylko nowe gdzieś w środowisku. Jest tak, że jest takie trochę takie badanie, takie bezpieczeństwo, a co by nie mówić, bezpieczeństwo nie jest motorem napędowym do zmiany. W ogóle. To jest tak, że jakby terapia nawet to wygląda w ten sposób, że to jest pomiędzy, to jak dzisiaj mówiłeś, nagrywałeś podcast o tym, że wjeżdżasz ostro, no nie? Że życie to jest tak trochę balansowanie pomiędzy taką jazdą bez trzymanki na ostro, a pit stopem bezpieczeństwa, no nie? I tu trzeba wybalansować, bo cały czas bezpieczeństwo, to... Nigdzie nie dojedziesz. No nie zmieni się nic, no nie? Tak, a teraz po prostu jak jest jakiś warsztatowy klimat i tak dalej, jak jestem na jakimś kursie, to po prostu bezpieczeństwo? nie tutaj, ja w ogóle nie czekam po to bezpieczeństwo tutaj, nie? Tak, tak. Bezpieczeństwo tam w domku. No tak. Jak sobie posiedzę, no nie? W mieszkanku z żoną i dzieckiem, tam jest bezpiecznie. Tak, ale najczęściej. Jest też super względne, więc ciężko to jakoś dobrze sprecyzować. Tak. To bezpieczeństwo. Ale często to jest taki problem, że tak jak Mati fajnie powiedział, że od razu... Fajnie to też było widać wtedy, jak się tak z boku to obserwowało, że okej, przyjechałeś i jesteś po prostu zajawiony, no ale też to spotkanie są nowe osoby, ale jest dużo takiego badania się, że tutaj się nie znamy, kojarzę tych ludzi najczęściej z internetu, coś tam słyszałem, gdzieś oglądałem, tu na jakimś może kursie ktoś był, no ale nie znamy się jakoś tam dobrze jeszcze wtedy z reguły i czasami te osoby tak bardzo, bardzo, bardzo właśnie chcą powolutku, bezpiecznie i tak dalej, a tu trochę nie ma, szkoda czasu na to po prostu. Szkoda życia w ogóle. Szkoda nie? życia na to po prostu, bo fajnie to też widać, jak to się przekłada na to, że czemu ta społeczność jest taka fajna, otwarta, że tu się też tak wchodzi i od razu można pogadać o jakichś takich, wiecie, mocnych tematach, nie gadajmy o tym, jaka była pogoda, bo coś tam, tylko tak się śmieję, że albo opowiedz mi swoje traumy po prostu, czyli po prostu pogadajmy, kurde, o tym, wiesz, co cię ekscytuje, co ty byś chciał, co lubisz, czego nie lubisz, z czym masz problem, może, nie wiem, ktoś często nas prosi o jakąś terapię, czy byśmy mogli zerknąć okiem naszym, popatrzeć, czy możemy, może komuś pomóc i tak dalej i to jest po prostu mega fajne, jak jest dużo osób takich w jednym miejscu. Są takie osoby, tak jak Mati, że kurde, wchodzę w to, korzystam po prostu z tego, że mam takich ludzi dookoła i mogę z tego skorzystać. No i wiadomo, są też osoby, które po prostu potrzebują tego czasu więcej, ale ewidentnie dużo to daje, jak się tak człowiek przełamie
Bo to, że domyślam się, że u ciebie też to mogło, a może się mylę, no, że nie mogło nie być takie mega, wiesz, kurde, wchodzę, wjeżdżam tutaj, wjeżdżam, rozjeżdżam. No tak, właśnie, no to nie było takie hop-siup, no bo gdzieś tam jak kto tam ogarnia sobie, jak wygląda czasami po prostu praca jakaś taka psychosomatyczna, no to są reakcje czasami różne z tego ciała, typu jakieś tam drżenia, ktoś się tam troszeczkę zepnie się, jakiś mięsień, tak? Łezka poleci. Łezka poleci, ktoś się poważe. No i jak się tak z boku patrzyło, no to czasami, kurde, no trochę grubo, ale ktoś kończył terapię i wszystko normalnie, siedzi sobie fajnie, wyciszony. Mówię, okej, spoko. No i rzeczywiście też miałem taką raczej mocną reakcję z tego ciała. I to też jest w ogóle takie bardzo ciekawe, jak pierwszy raz w życiu tak świadomie wchodzisz w ogóle w taki stan, że to ciało nagle po prostu przejmuje kontrolę. I właśnie, nie? I to jest takie ciekawe, wow. Znaczy ty mu też pozwalasz na to, nie? Też bo to jest najkluczowe. Tak, no, tak. Nie? Bo to najgorsze, jak się trzymasz. Że, o nie! I coś tam próbujesz to wstrzymać. To jest najgorsze, tak. No, także to też tutaj mówię. To, ta przestrzeń ogólnie to jest eksploracja każdych tematów. Od ciała po relacje z innymi ludźmi. Tutaj jest taka społeczność właśnie, gdzie wszystkiego po trochu możesz po prostu spróbować. A tu też fajna rzecz, tak jak powiedziałem, ja też jakiś czas temu na przykład tak zauważyłem jedną taką ciekawą rzecz, że tutaj powiedzieliśmy, że ktoś się poprosi o terapię czy proces, no nie? I to jest, nie wiem, czy jest dużo takich rzeczy na świecie, gdzie jak skończysz pracę, to nie wiadomo, komu to dało więcej. Wiesz, jakby osoba pracująca wynosi tak samo dużo, dużo i dbana na twarzy, jak osoba, która miała proces, no nie? I nie wiadomo po prostu, to jest jakaś równowaga po prostu, wiesz, jakby no wiadomo, w gabinecie tak przyjęło, że to jest też twój czas, więc on ci za to płaci, ale jeśli chodzi o doświadczenia, to znaczy, to są równorzędne. Szczególnie właśnie osób, które pozwalają sobie na takie odpięcie wrotek i eksplorujmy sobie, tak? Bo tam też wyjdą tematy, być może które ciebie tam trochę ruszy, mówisz, kurde, coś tam uwolni się z ciebie, ale też coś, jakiś bagaż zejdzie ze mnie i tak dalej. Popłyniemy w jakieś tematy, okaże się, że w ogóle w tych tematach jeszcze nigdy nie byłeś, na przykład jakoś tak terapia cię pociągnęła do jakiejś pewnej eksploracji, co ktoś mógł powiedzieć, że robisz coś, czego nie robiłeś, nieodpowiedzialne, no ale tu jest tak, że tym nauczycielem jest ciało często. I się okaże, że stoisz po prostu, tam cię, wiesz, prowadzi do czegoś i wychodzą jakieś tematy, ale nie to, co ty znasz, tylko coś innego. Idziesz sobie za tym i się może okazać, że kurde, jakby nabudowałeś sobie taką nową nakładkę na zrozumienie ciała, świata, jakichś, nie wiem, relacji i to się okazuje, że kurde, wiedza. Jakby dostałeś całą masę wiedzy i doświadczenia i ktoś też. Więc tu jest też o tyle fajnie, że ktoś cię, powiedzmy, że cudzysłów, prosi o wykonanie pracy, a ty mówisz, mordo, bardzo chętnie, dla ciebie wszystko, no nie? Ale też wjeżdżając taką, czasami wiadomo, że coś go to kosztuje, że jakby musi wyjść poza troszeczkę sferę komfortu i na przykład nasza koleżanka, też nie będę mówił kto, ale też pisze do mnie po mojej kawce poniedziałkowej, na grupce facebookowej, że tak sobie przypomniała, że w ogóle ma taki duży temat jeden, duży temat związany z strachu przed śmiercią, bo się tam no, jakby wykaraskała z choroby nowotworowej i jakby jest okej, ale kurde, dużo kosztuje utrzymanie tego tematu w ryzach. No nie? Że on tak potrafi po prostu gdzieś wyrzucić i to jest taki temat, z którym rzadko w ogóle rozmawiasz, no nie? Że spotkanie rodziny mówisz, a ty się boisz śmierci? No. Wiesz, jakby ktoś mówi, nie chcę to rozmawiać, no nie, jakby nie chcę to rozmawiać, jakby skupmy się na życiu, tak? Tak, a to jest temat ciekawy, no nie, jak często pacjentom w ogóle, jak się często pytać, ale sami się zapytam, jak wychodzi mi na przykład, no to nie jest pytanie dla wszystkich, no nie, tak. Ale wychodzi mi jakaś forma, no nazwijmy to wzorca śmierci po prostu, to pytam się, jaki masz w ogóle stosunek do śmierci? No i to jest w ogóle ciekawe, no nie, że strasznie, wydaje mi się, że jest, znaczy nie wiem, czy strasznie, ale wydaje mi się, że jest dużo osób, których ten temat dotyka mocno. Ja na przykład ze swojej perspektywy powiem, kiedyś, jak jeszcze nie byłem w tych tematach takich
w ogóle takiej bardziej duchowości i tak dalej. Mocno byłem, można powiedzieć, religijnie zaszufladkowany. No to ja pamiętam, jak czasami pomyślałem sobie o śmierci, to wręcz mnie tak z środku ściskało. Mhm. Kurde. Znowu ten temat w ogóle, czy ja tu robię dobrze w ogóle na ziemi. Jakieś, no wiadomo, bo jest wizja piekła się pojawiła. Właśnie, piekło i tak dalej. I po prostu to jest nagle taka szufladka. I czy ja dobrze podejmuję decyzję? I znowu to wydaje mi się, znaczy ja wiem to, że po prostu to był na przykład dla mnie bardzo duży hamulec. Takie myślenie. No i też pamiętam, akurat z tobą była ten proces. Kurde, wiesz co, to jest mega ciekawe. Którego nie pamiętasz, tak. Jedynego w życiu. Ja jak mamy większe tematy, no wiadomo, że jak robię jakąś taką prostą pracę, po prostu taką emocję z linii życia u pacjenta, no ja wszystkie nie pamiętam, po prostu, no nie? Ale jak są takie, powiedzmy, duże tematy, że gdzieś tam jakieś wychodzą wzorce generacyjne, gdzieś może jakieś generacyjne, dużo się dzieje, no nie? Jakieś takie energetyczne, szczególnie jeżeli po prostu jest to dotyczące właśnie kursantów, gdzie po szkoleniach pracuję sobie z nimi, czy w klubie, czy u ciebie, że zostaliśmy sobie i to trwało z tego, ja pamiętam tylko, że długo robiliśmy, no nie? Ale ja tej pracy w ogóle nie pamiętam, kompletnie, jakby ktoś mi wymazał po prostu gumką, a wiem, że pracowaliśmy razem, tak, z tobą i z naszym wspólnym z Krzyśkiem i jego pracę był bardzo krótki. Tak. Ja go bardzo przypominam. No tak, bo tak. Dwie godziny mojego i nagle Krzysiek, teraz ty. Tak. Pół godziny Krzyśka i Krzysiek jest czek. No, tak. Więc ciekawe, no nie? Jakby też nie wiem dlaczego, ale mam dużą potrzebę, chyba tak samo dużą jak teraz ty, Mateusz, już tego zapisania wszystkiego. Bo mnie... Zapisywania, no. Dokładnie zapisania, a szczególnie po prostu mojego ostatniego roku od lipca dużo potrzebę, bo jestem tak bardzo na świeżo jeszcze, wydaje mi się, ale jak tam dojdzie mi jeszcze rok. Rok albo, a to znaczy pewnie 50 grubych procesów, no. Albo 100, tak. To mi się może trochę zapomnieć, no nie? Ja to w ogóle, no bardzo polecam, gadaliśmy o tym dużo razy. Tak. Ja w ogóle jestem fanem takiego zapisywania rzeczy w dzienniku, bo bardzo lubię też, mam oczywiście masę zaległości, bo tu jakiś był wyjazd, tu prowadziliśmy szkolenie, tutaj komuś robiliśmy jakąś terapię, ktoś, nie wiem, my byliśmy na jakimś szkoleniu, ktoś robił nam fajne procesy i kurde, mówię, usiadłbym sobie, bym sobie wszystko ponotował. Odpalam sobie ten plik, kiedyś pisałem w zeszycie, ale nie sprawdzało się tak dobrze. Odpalam ten plik i patrzę, co tam pisałem ostatnio i powiem wam, że tak dobrze się czyta te zapiski, jak tutaj widzisz te swoje rozkminy, albo co tu cię dotykało, z czym miałeś na przykład problem. Masz teraz, jak czytasz, to inne rozkminy niż wtedy miałeś? Tak, znaczy różnie. Bardzo mnie na przykład, podobają mi się takie momenty, że na przykład czytam o jakiejś pracy, którą ktoś mi robił, albo czasem sobie też dzień jakiś zapisuję i tak dalej. I lubię to, że kurde, tam się zmagam z czymś wtedy, mam z czymś problem, coś tam mi nie idzie, próbuję coś zrobić, mam jakiś kiepski dzień albo coś tam. I to jest mega duża sprawa dla mnie wtedy, którą na przykład dzisiaj już mam za sobą, jakby ogarnąłem ją. I nawet nie wiem, kiedy to się stało, że to już jest, wiecie, zrobione, załatwione, że zrobiłem ten progres, a jak patrzę na te zapiski, to widzę, kurde, ile się pozmieniało na plus. Jakie to jest fajne sobie tak zobaczyć, że kurde, tu miałem problem z tym i z tamtym i jeszcze z tym, a teraz już w ogóle te tematy są nieaktualne kompletnie i człowiek widzi, że idzie do przodu po prostu. To jest super. Dużo razy się tym złapałem, też jak miałem takie momenty, że kurde, tu jakaś taka stagnacja chyba się wkradła, jakieś takie, coś tak się czuje gorzej ostatnio. Letarg, no. To jest moje uwielbione słowo. Letarg. I dobrze sobie tak poczytać i inną perspektywę złapać. Albo miałem też tak, że robiliśmy jakąś praskę, pamiętam, ja akurat byłem pacjentem wtedy. Nie pamiętam, czy to było po jakimś szkoleniu, czy po spotkaniu nowoklubowym. Pracowałem sobie z tobą, Patryk, wtedy. I nie zapisałem tego zaraz po, jakoś zapisałem to dwa tygodnie później i coś mi uciekło, już nie pamiętałem wszystkiego i potem mówię, kurde, musiałem gdzieś wychodzić, dokończę to jak wrócę. No i oczywiście nie dokończyłem jak wróciłem, tylko tam znowu dwa tygodnie minęły, wracam do tego, chcę zapisać i mówię, kurde, pamiętam inne rzeczy już i to dobrze, bo część mi się przypomniało, a na część mam w ogóle właśnie, jakoś tak inaczej w ogóle patrzę, coś mi się tak zaktualizowało, ten czas był ewidentnie potrzebny.
że inaczej podchodzę do tego tematu i bardzo to dobre jest. Mhm. Bardzo dobre, bo też tak to no, aktualizuje różne rzeczy w życiu, przynajmniej u mnie. I też, no jak akurat w naszym przypadku tak jest, ale to nie ma znaczenia, czy się te procesy robi, czy się jest pacjentem, no to ja uważam, że i tak dobrze jest to gdzieś mieć, bo z nas to na pewno zrzuca tą taką, to z miejsce z twardego dysku w głowie, że nie musimy tak, wiesz, pamiętać tego kurczowo, bo tego się robi dużo. Mhm. I to jest fajne, no ale tak jak mówię, to nie ma znaczenia, czy się to, te procesy robi, bo jak się z pacjentem, to też fajnie to zapisać i potem sobie ewentualnie wrócić za jakiś czas. Mhm. Ja też lubię do takich różnych rzeczy wracać, bo na przykład jak jestem na warsztatach jakichś, czasem na przykład jak zdarzyło mi się kilka razy być na warsztatach z tańca na przykład, intuicyjnego u Agi, to tam też często robimy jakieś, albo jakiś rysunek, albo jakieś notatki, albo jakieś coś tam jakby zostaje często z tych warsztatów. Ja sobie to zawsze potem zwożę, zapisuję datę, mam tam jakieś przemyślenia, jakby tylko z tych warsztatów nic więcej z tym nie robię. I potem jadę na przykład na kolejne, to sobie tam przegrzebuję te moje półki i patrzę na to wszystko i też mówię, o kurde, fajnie, jakby ile się zmieniło, albo coś tam, a to już jest nieaktualne, a to jest dalej aktualne, to trzeba ruszyć, bo z tym mam dalej problem na przykład. Super to jest. Ale to jest fajny przykład, bo akurat ja pamiętam też, wracając do warsztatów mojej żony, jak robiliśmy chyba kiedyś na kempie, bo też był taki moment, że na kempie robiliśmy, na jednym, na drugim i był taki moment, że na Sylwestra tam trzy lata temu był taki Sylwester i też robiliśmy sobie takie warsztaty i tam miałem pewnego rodzaju, pewien wzorzec, znaczy tak, wcześniej na kempie, czyli 3,5 roku temu miałem pewien wzorzec związany z tym, że ja bym chciał pobyć w sobie, tak troszeczkę potrzebuję takiej przestrzeni dla siebie i taki wzorzec takiego zamknięcia, gdzie ewidentnie potrzeba naładować sobie zasoby. No i ja nie myślałem o tym po prostu, po prostu o tym pamiętam, a później jest właśnie pół roku później wakacje z kemp, gdzie ja już w ogóle nie mam ochoty być sobie i wręcz przeciwnie, bym tam naładował się fajnie i po prostu i też widzę pewną cykliczność w sobie, że tam ładujesz sobie, jest ci tam dobrze, tam sobie trochę wegetujesz, a nie też masz depresję, po prostu jest ci dobrze i później no nie, jakby eksplozja, tak? Dzieje się w ogóle dużo, super zmiany, nowe projekty, w ogóle wciągasz w ogóle innych i jest fajnie. I znowu na chwilę ładujesz te baterie gdzieś tam, może na okres zimowy, jesienny, wakacje, boom! Eksplozja. Dobra, Mateusz powiedział, jak był jego początek klubowy, a twój? Mój prawie podobny, bo my się poznaliśmy w styczniu 2021 na MTG-u, pół roku później był kemp, wakacje, było genialnie i na kempie pamiętam, wtedy była już, na Euroklub istniał rok wtedy, tak jak mówiłeś, po pandemii, to wszystko powstało, był na Euroklub, ale nie było spotkań jeszcze wtedy, bo to był początek. Ja miałem takie w ogóle wrażenie, że to było zabawne, bo przyjechałem na kempa i była część osób, która była w Euroklubie i oni mieli, czy to z tobą, czy tam jeszcze z innymi kursantami, asystentami, fajny kontakt, taki lepszy, jakby jakiś taki background, już jakbyście się znali w ogóle, kurde, mega długo, nie wiadomo skąd, no nie? Tutaj po zajęciach sobie gramy w siatkę na przykład i wiadomo, fajnie spędzamy czas i tak dalej, są jakieś rozmowy i gdzieś to się tak przewija, że jakby są jakieś, wiecie, tematy, że wy wiecie, o co chodzi, a ja nie wiem, bo wy już gadaliście, a ja nie. I wiem, to takie FOMO, no jak to tak jest, straszne FOMO, no. I mówię, w ogóle co to jest? Pamiętam, zapytałem właśnie, jakiś był taki konkretny temat. W ogóle chyba właśnie przy graniu w siatkówkę było, zapytałem, skąd to w ogóle, a ktoś mi powiedział, no z nowego klubu, ja mówię, a to nie ma mnie, no to ewidentnie tam powinieneś dołączyć, no nie, ja tak, miałem takie, naprawdę mnie to tak to mocno mnie to... Taki gruby parkatik, to nie się dzieje. To było mocne. Co? Nie ma się nie ma ci w nowego klubie, a miałem taki, no. Kurde, rzeczywiście mnie omija coś fajnego. Omija mnie coś fajnego, bo dużo tych fajnych tematów. To się tak zmaksymalizowało do już znanej nam i może niektórym ze słuchaczy też rozmowy w domku z sauną w nocy o 3:00. Bardzo mi się podoba. Tutaj mówiłeś raz tam podcastie, więc myślę, że też dużo osób o tym nie wie, ale to jest rzeczywiście coś, co jak o tym mówiłeś, to ja mówię, wow!
Kurde, to mocne to było. No. Jak bardzo do tym trafił ten, mówisz o tym prologu, no nie? Tak, tak, tak. Pamiętam, że mieliśmy, mamy te nasze zajęcia wieczorem, tam sobie gramy w siatkę i tak dalej. Kończyliśmy już dzionek, tam północ, ja czuję, że to FOMO mi narasta jeszcze bardziej, że coś mi omija, gdzieś ta ekipa jest i coś tam sobie gadają i znalazłem, że siedzieliście akurat w takim domeczku z sauną przy jeziorku i tam w ogóle takie kuluary, super tematy takie energetyczne, różne, ciekawe, właśnie takie, które mnie też zawsze interesowały, ale no nie wiedziałem w ogóle, jak do tego podejść, tu gdzieś tam też miałem podobnie jak ty z tą religią katolicką, która ci tak szufladkuje, a ty tak trochę szukasz i tak trochę sobie miejsca nie możesz znaleźć. I tam w ogóle wielki temat, akurat wtedy rozmawiałem z Krzyśkiem Ochmanem o Wędrówce Dusz, o naszej książce, którą bardzo lubimy. Ja miałem takie po prostu, już mi to FOMO wybiło na maksa, że skąd wy to w ogóle wszystko wiecie i czemu ja nic o tym w ogóle nie wiem. Bo wiecie, też jest tak. Takie po prostu. Wszystkie tutaj w tych tematach. Ale i tak Krzysiek mi powiedział, że no jest taka książka i jakby to było takie w ogóle mega oczywiste. I mi po prostu wtedy... No mam wrażenie, że 2 miliardy neuronów kliknęło w głowie i po prostu te synapsy tam wszystkie walnęły, ciarki na ciele, level milion. I jakiś tak, czułem, że to jest ważny moment po prostu w moim życiu. I w ogóle fajny wieczór był, pogadaliśmy, dużo fajnych tematów, petarda. Dużo rzeczy mi się pootwierało, ale to tak dużo, że jak rozmawialiśmy o tym kiedyś, to mówiłem, że kurde, wiesz co, moje życie to można tak podsumować, że do rozmowy w saunie tamtej właśnie z Kempa, to moje życie to był taki rozdział zero, to był taki wstęp w ogóle na rozdział zero, a od tej rozmowy to był rozdział jeden, w ogóle wszystko się zaczęło. Tak. Pamiętam też, lubię to zdanie też, bo pisałem relację na post sobie wrzuciłem na Instagram po Kempie ze zdjęciami, z dyplomem, pięknie wszystko. I piszę tam, co robiliśmy i tak dalej. I byłem taki w ogóle, czułem się taki, wiecie, natchniony po prostu, jak to pisałem w ogóle. Przypomniały mi się te wszystkie tam fajne sytuacje z tego kempa. Łezka wokół się już tam szkli mocno. I coś, skończyłem to takim zdaniem, że coś w stylu... Wyjazd się skończył, ale tak naprawdę wszystko się zaczęło, coś takiego. I tak też wróciłem do tego. Po roku, potem po dwóch tak sobie przeczytałem ten mój opis i mówię, kurde, 100% dostałem jakieś natchnienia wtedy, bo dokładnie tak to widzę. Bo w super to się zazębiło, bo po tym kempie zaraz były właśnie spotkania neuroklubowe. I ja tak regularnie byłem cyklicznie na... miałem ten kontakt po prostu z fajnymi ludźmi, którzy mnie tak... Pamiętam, jak tam przyjechałem pierwszy raz w ogóle, to się czułem właśnie też tak trochę jak na kempie, że znowu ci ludzie, którzy tu są, już to wszystko jakby wiedzą, skąd się w ogóle znają. Ja jestem jednak nowy, jestem pierwszy raz. Pamiętam, robiliśmy sobie jakieś też, po prostu dobieraliśmy się w trójki wtedy i robiliśmy sobie jakieś tam pracki, żeby sobie coś tam poćwiczyć. Fajną ekipę wtedy miałem, takich doświadczonych terapeutów. Leżałem wtedy, nic nie robiłem, byłem tylko pacjentem. Mega dużo mi to dało, ekipa mi w ogóle masę rzeczy w ogóle wytłumaczyła. To było jak po prostu kolejne szkolenie, mimo że to jeden dzień był. I po prostu no przepetarda to była, mega. I to była taka różnica, gdzie to był właśnie tam okolice listopada, pierwszy zjazd, pierwsze spotkanie. Następny było w styczniu, dobrze pamiętam. Na pewno to był styczeń i też podobna historia, dobieramy się w trójki, w pary i tak dalej. Mam już w ogóle inną trójkę. Nowe osoby dwie. Na pewno jedna dziewczyna była nowa. I kurde, sytuacja jest o 180 stopni inna. Jedna osoba leży, ja robię terapię i jestem już jako ta doświadczona osoba, bo już 3 miesiące minęły, to jest jedno. Mega. No to wiesz, to jest nowe doświadczenie, jest względem, względne. Tak, ale tak. Sorry, że tak wtrącę, ale właśnie tutaj jest tak, że jak przyjeżdżasz na te powiedzmy 2 dni, no to tak się sobie zawsze żartowałem z Krzyśkiem, że tak jakby się po prostu zatrzymała czasoprzestrzeń i tak dużo wyciągasz w ciągu tych 2 dni i nagle wracasz po prostu powiedzmy do gabinetu czy gdzieś tam do życia. Do życia po prostu i kurde, ile ja po prostu wyciągnąłem stąd.
Wszystkiego. Wiesz, to się na tyle dużo dzieje, że ja po prostu od 12 razy chcę vloga nagrać na spotkaniu klubowym. Jeszcze mi się nie idzie. Nie udało się. Nie ma czasu, no nie? Ja też nie ma czasu, żeby... Pilnujemy na tym. Tak. Jakoś tak. Ja zawsze chciałem też fajną relację na Instagram zrobić też. O, tutaj pokażę, co robimy w ogóle. Nigdy mi się nie udało w ogóle. Ale jak teraz będziemy prowadzili, to może wtedy zrobimy, wiesz, jakby... Ja chcę na 100% coś fajnego. Tak, ten? Tak, ja chcę coś fajnego zrobić. O, dobre. Dobre, no, motywacja. Może kilka osób nie chciał, wtedy się. Już mam taką, wiesz, inna rola, bo tutaj też prowadzę warsztat, to wiesz. Zaraz pogadamy sobie o klubowym spotkaniu, bo mamy takie trochę jakby takiej świeżości chyba i może uda się utrzymać ją, choć jak będą różni instruktory, to może być ciężko zebrać jakby jeden wspólny mianownik, bo tematycznie będziemy robili sobie trasę, nie? W ogóle mamy taki, dla mnie jest to obszar, ja już wcześniej wiedziałem, że go klepnę, ale nie wiedziałem, że tyle rzeczy wydarzy się do tego momentu, że on może naprawdę być taki konkret. Konkret, no. Będzie świetnie, no. Kurde. Dużo live'a. Może nam się live uda zrobić. Zobaczymy. Albo ta pasta neuroklubowa przechodzi na to, że nawet nam się jeszcze w tygodniu przed spotkaniem się już nic nie udaje zrobić. Po prostu energia, cała energia jest potrzebna tam. Kurde, wiesz co, ale ja tak się zastanawiam, jak sobie tak tutaj ludzie słuchają tego, to... Ja się tak zastanawiam bardzo, jak bardzo na przykład tutaj nasze wywody są bardzo zachęcające. Ja też się właśnie zastanawiam. A jak bardzo zniechęcające? Jak to w ogóle rozumieją ludzie tutaj? Tak, bo na przykład pojawiły się ważne tematy, tak? Po pierwsze jakby, że ktoś może pomyśleć, że tutaj trzeba rozmawiać o, wiesz, trudnych tematach, a ktoś może, wiesz... Ja nie chcę. Tak, ale to jest jakby pierwsza rzecz, no nie? Może być tak, że ktoś mówi, serio? Jakby... Ja pojadę spędzić fajnie czas i będę mówił po prostu o swoich trudnych tematach, to może być przerażające po prostu. Suma summarum później jest tak, że każdy chce jakiś sposób, dojdziemy sobie do tematu, żeby ci się chciało, no nie? No bo to jest nieodłączny pewien temat, no nie? Jak chce, żeby ci się chciało, to trzeba pewne kroki wykonać jakieś. To jest to. Tutaj my tu poruszamy temat, kurde, jakichś takich tematów duchowych, a to jest, no niestety żyjemy w kraju, to jest zabawne, bo na przykład ja jestem katolikiem, no nie? Jakby. No, tak, tak. No, my też. Takimi troszkę z twistem. Znaczy, to, co jest chyba u mnie na przykład w gabinecie, wybitnie często ten temat się pojawia, mimo tego, że ja tych ludzi po prostu jakby nie ciągnę za język, ale czasami się pytam w ramach po prostu ich światopoglądu. Tak, żeby na przykład jak będę się tłumaczyć cokolwiek, to potrzebuję światopoglądu, tak, pod kątem pracy, czy to emocjonalnej, czy energetycznej, czy w ogóle jak mówimy o jakichś wzorcach, jakichś takich głębszych, no to chcę po prostu wiedzieć mniej więcej, jak z nimi komunikować się. I oni zawsze... Klasycznym tematem jest to, że oni po prostu jest tak, że jeśli chodzi w ogóle o wiarę gdzieś tam w Boga, to jest fakt. Po prostu czują, że tak jest po prostu, ale jakaś forma ludzkiej instytucji mi się nie podoba, no nie? Że to jest takie, kurde, odpychające trochę, no nie? Że gdzieś tam pogubili się, bo okazało się, że no, jakby nie o to chodzi, no nie? Bo my na przykład bardzo mocno kojarzymy temat duchowości z religią, a to w ogóle coś skrajnie innego. Tak, to co innego, no. To jest w ogóle prawie, że dwa bieguny różne. Tak, tak. I ten temat duchowości właśnie z racji tego, że on jest taki zarezerwowany na kościół, jest taki sakralny trochę, taki jakby wzniosły bardzo. A się okazuje, że to jest po prostu część życia, no nie? Bo dzisiaj nagrywaliśmy podcast z Matuszem o satysfakcji. To jest to samo. Praktycznie, nie? Jakby wyciśnięcie z życia jakby to, tego, że ono cię satysfakcjonuje, to jest właśnie temat duchowości. Znaczy, także jakby pójście jakąś swoją drogą, nie? Swoją ścieżką. Tak, tak, tak. Tak, mówiłeś o tym kościele, że właśnie, że... Dużo osób ma takie przeczucie, że kurde, jakby ta strefa duchowa jest dla nich ważna i że oni to traktują, tak jak mówiłeś o tym, na przykład o wierze w Boga, że dla niektórych to jest fakt po prostu, ale jest właśnie dużo jakichś takich, kurde właśnie, albo to coś z ludźmi, tu instytucja kościoła, tu inne rzeczy i tak dalej, ale ewidentnie, u każdego jest trochę inaczej, ale ewidentnie jest tak, że bardzo dużo ludzi czuje taką potrzebę i ma takie jakieś poczucie, że nie wiem, jest coś więcej, że ta strefa duchowa jest ważna dla nich. Tylko też trochę mam wrażenie, że absolutna większość osób, myślę, że prawie wszyscy, kompletnie nie wie, jak się zabrać do tego, tak żeby było im dobrze z tym. Tak. Znaczy wiesz, jest pewien moment w życiu, że to jest ważne dla wszystkich. Nie? To, bo to jest tak, że oczywiście nam się ta strefa kojarzy właśnie raz z jakimś wyborem,
tak jak mówię wcześniej, niebo, piekło. No, albo to, albo to. Ze śmiercią i tak dalej. W ogóle się kojarzy z życiem, no nie? No. Mhm. Że tu jest życie na ziemi, a duchowość to jest w ogóle coś odlecianego i w ogóle... Tak, nie? Tak. Nie ma związku z życiem na ziemi. A właśnie... my chcąc, nie chcąc w ogóle wchodzimy w tematy psychosomatyki, to poruszamy się w tematach właśnie jakiejś tam drogi życiowej, właśnie tak, szczęścia w życiu, a to jest de facto temat... duchowości. Duchowości, po prostu, nie? No, więc po pierwsze trzeba mówić o swoich traumach, po drugie po prostu jest temat duchowości, ja mnie to w ogóle na przykład nie interesuje, bo też tak może być, a po trzecie w ogóle to trzeba jakieś w ogóle procesy robić tutaj, dziwne i albo w ogóle procesować, albo leżeć w ogóle i być procesowanym i to może być bardzo niezachęcające dla ludzi. Ale właśnie, mimo tego, że właśnie o tym mówimy, no to to też nie jest tak, że jak tu przyjeżdżasz, to jest. W sensie, że musisz jakby w tym doświadczyć tego. Brać czynny udział. Tutaj jest po prostu totalny wachlarz, bo ktoś sobie będzie przepracowywał obok kręgosłupik, ktoś będzie robił sobie terapię wisceralną, także tu jest totalny wachlarz i to nie jest po prostu tak, że tylko to. Tak. Bo technicznie troszeczkę, żeby tak, bo tak, dalej będziemy sobie rozmawiali o jakichś po prostu ciekawych waszych rozkminach i moich, ale żeby tak ludziom troszeczkę nakierować, którzy będą oglądali to i nie mieli z tym styczności, no to jest sytuacja taka, że mamy pewne, powiedzmy, założenia warsztatowo-wykładowe, że jakieś tematy realizujemy. Na przykład teraz takim tematem przewodnim jest temat serducha, pod kątem właśnie takiej gdzieś z psychosomatyki, energetyki, ale też ruchu, no bo Maciek wprowadzi taki temat funkcjonalny, bardziej klatka piersiowa, miednica, integracja tego, więc eksplorujemy sobie obszar klatki piersiowej w tematach właśnie czy kinezjologicznych, czy troszeczkę takich trochę nasłuchowych, trochę takich wizualizacyjnych, które będziemy robili z Mateuszem, więc ja z Mateuszem prowadzę jeden warsztat, Mateusz drugi z naszym kolegą Łukaszem prowadzi inny warsztat i nasz kolejny kolega prowadzi trzeci warsztat, więc można zrobić trzy naprawdę bardzo fajne warsztaty, a później z pewnego rodzaju swoboda. Przestrzeń w działaniu. I można pogadać, ale można zrobić proces, a można podoświadczać, a można w ogóle nic nie robić i jest jakby pełen luz i każdy ma jakby wybór. Kiedyś klubowe spotkania były tak, jak były początki, że widzieliśmy się tylko w sobotę rano i po prostu cisnęliśmy sobie do wieczora. Do nocy. No kiedyś było tak, że 22 to już było późno, nie? To było były takie czasy. Nie do pomyślenia to jest dzisiaj. Naszym czasie. Nie do pomyślenia. To się rozkręcamy. Znaczy, jesteśmy rozkręceni od rana. Znaczy, zaczyna. To dalej trwa. Tak. Dalej trwa. No, tak, tak. I rekordy są bite. No. Tak, no. Rekordy są bite. Myślę, że klubowy rekord, nie wiem, pewnie jest jakaś piąta, szósta, coś takiego. Nie szósta, klubowy nie. Klubowy jest piąta. Wyjazdowy jakaś? Jest o szóstej. Wyjazdowy tak jest szósta, siódma, jak już słońce zaczęło wschodzić. Jak słońce stało, tak, to był rekord. Rekord polski. Rekord Guinnessa być może. Ja nie wiem, czy ktoś kiedyś robił dłużej procesy, że zaczął wieczorem, a robił... Mnie bardzo interesuje kiedyś 24 godziny. O wodzie tylko. Praca 24 godziny. Pracujemy sobie, robimy 24 godziny. Przerwy tylko na, wiesz, woda, medytacja, praca, woda, medytacja, praca. Niech też sobie słuchacze ogarną, jak mocno to jest w ogóle ekscytujące, że my po prostu od rana jak do rana nawalamy. No. No. Tak, bo masę fanów w ogóle w tym wszystkim jest. Tak mówiłeś o tych traumach i o tym, opowiedz mi o swoich traumach i w ogóle, a to i może rzeczywiście brzmieć tak, Jezu, ja w ogóle nie chcę o tym gadać, a dobrze, ja chcę przyjechać, fajnie czas spędzić. To chyba najlepsze jest to, że się po prostu przychodzi i jest fajnie i jest na tyle tej właśnie takiej otwartości i takiego luzu i właśnie takiej lekkości, że gdzieś to jakoś tak po prostu samo wychodzi, że ludzie też, kurde, ten small talk o pierdołach i o pogodzie to po prostu no, nuda. I po prostu pogadajmy o czymś takim ekscytującym i czasami to jest w jedną stronę, a czasami w drugą stronę. No. I też fajne jest to, że jednak na sali jest cała masa osób, które jest w stanie zrobić coś fajnego, komuś pomóc i masa osób z tego po prostu korzysta i dla wszystkich to jest i fun i też każdy z tego dużo wnosi, bo i osoba, która leży, może sobie coś tam rozwiązać, jakiś problem, bo najczęściej jednak chodzi o to, że mamy ten czas wolny po warsztatach i robimy sobie jakieś tam pratki, to kurde, jest dużo fajnych osób, a ja mam tutaj dalej jakiś problem z nogą, a ja mam dalej tutaj problem z tym, a ja bym chciał terapię na te moje bóle głowy, a tu ja bym chciał terapię na wisceralną, bo coś mi ostatnio tam mam zdęty brzuch. A wzdęty brzuch w ogóle. To kogoś tam poproszę, no nie? I jakoś to się tak wszystko samo idzie. I kurde, oczywiście fajnie się to też rozrasta, bo tak jak mówiłeś, my kończymy zawsze bardzo, bardzo późno,
I jak zamykamy tą salę, to jest już bardzo, bardzo późno. Nie ma oczywiście żadnego takiego przymusu, żeby siedzieć z nami do tej czwartej w nocy, czy tam rano, nie wiadomo już jak to nazywać w ogóle. Ale kurde, masę takiej luzu, masę luzu i lekkości jest w tym wszystkim. Mhm. I fajnie, że też mi się bardzo podoba, że to oczywiście też zajęło trochę czasu, bo każdy, najlepsze jest to, że teraz będzie 13 spotkanie, a każde było, było 12 i każde było inne w ogóle. Mhm. Jest ten taki Totalnie. Szkielet, że są warsztaty jakieś i później sobie jest czas wolny i robimy jakieś tam różne pracki, terapie, no. rozwijamy się wszyscy. I to jest zawsze, ale za każdym razem to wygląda w ogóle zupełnie inaczej. A teraz mam wrażenie, że fajny taki balans znaleźliśmy między tym, że jest dużo wiedzy merytorycznej, robimy fajne warsztaty i przekazujemy wiedzę i bardzo, bardzo, bardzo dużo się można nauczyć. Tak jak Mati mówił, że ma takie wrażenie, że tu jakiś wpadasz w jakiś tunel czasoprzestrzenny, że tak. nie wiadomo, to ale ja szybko miałem... ten czas leci niestety. Trochę mi ostatnio szybko ten na druku, ja bym go chciał wydłużyć jakoś. Będziemy przeciągać no, pewnie spoko, dni. No. Ale to mówię, że po prostu... Ten czas na pewno leci inaczej. Tak, w ciągu tego czasu jakby bardzo, bardzo dużo jesteś w stanie po prostu wyciągnąć. To prawda, no. Bardzo, bardzo. To mega aż... dużo doświadczeń jest na pewno. Tak. Mhm. Więc kurde, to jest super, ale jest też tak fajnie to sobie rozegraliśmy, że jest teraz i Maciek Borycz prowadzi warsztaty ruchowe, rozkładamy sobie później maty i tutaj robimy play fight, jakąś akrojogę, tu ktoś ostatnio Mikołaj, Dorota i ekipa robili jakieś takie gimnastyczne zajawki, zabawy, w ogóle pokazywali jakieś fajne rzeczy, tam ktoś w kącie, kogoś bolały plecy, to tu ktoś komuś robi jakąś terapię, tu ktoś kogoś uczy i mu coś pokazuje, bo po prostu więcej wie i ktoś chce się dowiedzieć, podpytać. Przy stole ekipa rozkłada karty jakieś zwykłe, albo karty wyroczni, albo jeszcze jakieś inne. Albo grają w planszówki. Grają w planszówki. Błażej tam zginowali co do tego. Gra jeszcze w coś innego i jest po prostu do wyboru do koloru. Jak no. ktoś, nie, ktoś sobie chilluje w rogu i patrzy, słucha muzyki. Super, bardzo mi się podoba, że się zrobiło tak bardzo, że jest ewidentnie miejsce dla każdego. To jest tak, tak. mega fajne. Mi kiedyś klikła ta sytuacja, to nie pamiętam, to było chyba z, wydaje mi się, że to było albo zima, albo wiosna tego roku, klubowe spotkanie, gdzie jesteśmy w ogóle po koncercie MIS, jakoś tak wszyscy na chillu, tam w ogóle jest Mata i Borys z kimś tam robią jakieś play fight, jakieś takie zabawy. Tutaj sobie gadam z panią od gongów, jest fajnie. Tu widzę, że planszówki się dzieją. Tam w ogóle widzę kątem oka, że jakieś procesy dzikie robią na drugiej no. sali. A tu, wiesz, jeszcze pizza jest, no nie? I tam sobie ludzie jedzą. I mówię, to Super. Jest zróżnicowanie. Ja nie widziałem większego zróżnicowania nigdy na 100 metrach kwadratowych, no nie? Bo to no, akurat tak. na sali, no dobra, na więcej, bo tam 150, no bo to jest druga sala teraz. Więc mówię, fajnie, że każdy, jakby nie ma osoby, która nic nie robi, każdy ma jakąś przestrzeń, w której czuje się mega komfortowy i on po prostu chce tego, właśnie w tym momencie tego doświadczyć. Mówię, to mi super mi to kliknęło. Wtedy. No, ja jestem w ogóle ciekawy teraz, jakie osoby na przykład nas oglądają, czy na przykład ktoś jest już jest na studiach teraz, czy jest już fizjo, czy terapeutą, jakby na przykład jakbyście mogli napisać. To było super. Tak, wiesz co, tych osób jakby z racji naszych komplikacji technologicznych nie ma jakoś specjalnie dużo, ale, okay. ale to nie jest to. To jest tak, że to jest dobre szkolenie, duże szkolenie, no nie? Okay. To nie jest tak bardzo mało. Okay. Później będzie tego więcej pewnie w komentarzach YouTube'owych i tak dalej. Tak, no to też napiszą. Tak. Oczywiście. Więc dużo osób napisało na początku, że jest neuroklubowiczami, więc ogólnie okay. też znasz tych ludzi okay. po prostu, gdzieś przewinęli się. Okay. Teraz też padły pytania, jakie to jest, kiedy jest najbliższe spotkanie? Najbliższe spotkanie jest już. Już, czyli jest w ten weekend. I właśnie tak jak ty rozwinąłeś, to my się teraz już widzimy, oczywiście wiadomo, clue, trzon, spotkania, to jest cała sobota. To jest cała sobota, ale zaraz tego, że się nie wyrabialiśmy z pewnymi rzeczami, procesami swoimi i tak dalej, bo ja myślę, że jesteśmy też o tyle niestandardową grupą, że my dużo pracujemy sami ze sobą. Nie to, że każdy sam ze sobą, tylko, wiesz, jakieś takie... Tworzymy sobie różnego rodzaju grupy, gdzie na przykład ja mam jakiś swój temat i mówię, kurde, Mateusz, to może byś ja wziął Łukasza i kogoś i byśmy coś mi zrobili, no nie? To myślę, że to jest ewenement, ewidentnie, bo założenie też jest takie często, że jak z kimś pracujesz, to fajnie, jak o nim nic nie wiesz, jesteś bardzo obiektywny i jesteś czystą kartką i to jest super, ale wydaje mi się, że jesteśmy w miarę to w stanie wyłączyć. W sensie, że okej, znasz kogoś,
Ale to nie jest tak, że ja teraz będę chciał przymilać się do ciebie, czy po prostu... Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w ogóle. Jakoś, wiesz, albo tak się szczypać w język, bo nie powiem czegoś, co cię może dotknąć. Bym powiedział, że jest wręcz przeciwnie. Cóż, no ja bym powiedział tak, że filozofia tutaj tym, czym pracujemy, nitem, no to jakby to już w nas zaszczepiło takie coś, żeby być... Szczerym? Tak, bardzo prawdziwym? Szczerym, białą kartką i wręcz czasami... Czasem się nie ma wyjścia też, no nie? To jest, w ogóle to jest ciekawe, mi to po prostu do dzisiaj mnie to tak zachwyca na maksa, że pamiętam, rozmawialiśmy o tym chyba po kursie z psychosomatyki, jak wracaliśmy w tym roku, że mi totalnie poryło kiedyś banie, że ja pojechałem na kempa właśnie wtedy w 2021, a później były spotkania neuroklubowe, bo byłem na studiach z fizjo i po prostu szukałem metody pracy dla siebie i chciałem się rozwijać i tak dalej, ale chodziło o fizjoterapię i o jakby kwestie zawodowe i totalnie w jakimś po prostu dzikim bonusie, gratisie, dostałem nie wiadomo kiedy jakąś po prostu genialną społeczność, gdzie z masą tych osób utrzymuję kontakt. To są moi główni znajomi przyjaciele tak naprawdę teraz, osoby z neuroklubu, czy to inni terapeuci, instruktorzy i tak dalej. Gdzieś to tak samo się fajnie splątało. No to przy okazji, wchodząc w jakąś metodę pracy, po prostu można powiedzieć fizjoterapeutycznej, okazało się, że mówimy to też na kursach trochę o tym, że to jest, kurde, to niespecjalnie nawet jest metoda pracy, tylko to jest już bardziej sposób myślenia, sposób w ogóle życia tak naprawdę, patrzenia na wszystko tak naprawdę. Też taki światopogląd spójny i... Ale też taki, który jest bardzo otwarty. I nawet jak ktoś ma inny, to ty i tak nie ma problemu. To jest w ogóle właśnie tak. O co chodzi. Nie? To nie ma problemu. Tak, głównie. Tak, że jak coś, to tak, nie sekta. Są bo... takie, tak, niektórzy ale... cudzysłów, że o, tutaj neuroklub to sekta. A łatwo to... myślę, jak tak opowiadamy o tym z zewnątrz. W ogóle się nie dziwię, też szczerze mówiąc, bo że to może wyglądać jak sekta, a w tak. ogóle nie jest tak. To zabawne to jest, jak się to jest. W ogóle ja bardzo lubię, nieważne czy chodzi o neuroklub, czy jakieś inne rzeczy, jak czasami właśnie ktoś powie, że o, to trochę jak sekta, a nigdy nie był. Albo ktoś się wypowiada na jakieś. Ale też nigdy nie był w sekcie, no nie? No domyślam się, prawdopodobnie. Ale na pewno nie był w nowym klubie, no nie? To jest tajemnica, to w ogóle byście nawet nie wiedzieli za bardzo. Znaczy wiesz, są też takie sekty, które powiedzmy, że mają takie cechy sekty, a główną cechą sekty to jest powiedzmy jakiś narzucony sposób myślenia i bardzo duży problem z odłączeniem się od tej społeczności, no nie? Że oni są zagarnięci. A tu po prostu jak chcesz nie być, no to po prostu nie jesteś, jakby luz, to raczej ludzi nikt nie przymusza. Wręcz przeciwnie. I jest tak, że na przykład ja bardzo lubię, jak są osoby, które mają inny pogląd ode mnie. To jest super, i mówię, kurde, nie myślałem o tym w ten sposób, jakby fajnie to jest, no nie? I dla mnie to jest tak, że to się w ogóle nie wyklucza. To tak, bo jest tak, że to jest tak, że albo wierzysz w to, albo w to, no nie? Albo jesteś za tym, albo za tym. A tu jest tak, że na przykład ja na przykład nie chcę się określić. Dzisiaj mówię, z Maciem nagraliśmy podcast jeden, gdzie mówiliśmy o takim, no w sumie konkluzja była tego, że terapeuci, fizjoterapeuci to są dbane, po prostu. To jest tytuł tego pewnie prawdopodobnie podcastu, gdzie sytuacja jest taka, że no jesteś tym dzbanem, a ja chcę być tą wodą, to płynną. Że ja ona like water, my friend. Ja nie chcę, żeby ktoś mi kształt nadawał, no nie? Że jak będę chciał być taki, to będę, a tak naprawdę chcę sobie pływać pomiędzy i sobie zobaczyć, a trochę doświadczyć, a trochę sobie podotykać. I jak ktoś na przykład wie, że widzę na przykład inne naczynie albo w ogóle inną wodę, to jestem zainteresowany tym, że o, fajnie. Tak, tak. No. Więc tutaj też ta otwartość jest super. Ja mam wrażenie, że też, no, bo dużo osób mam wrażenie, ma też tak, że albo trzeba się jakoś określić A albo B, albo że jak już powiesz A albo B, to już powiedziałeś i już tak musi być, bo już tak zadeklarowałeś. Bo ludzie się nie zmieniają. Bo przecież właśnie, że ludzie, jakie to jest w ogóle. Ja już jestem za stary w ogóle. No tak, to już koniec. Ale ojej. Wiesz, u nas jest tak, bo zobacz, sytuacja jest taka, że ludzie mówią, no dobra, ale jak ty pracujesz? Bardziej EBM czy w Altmed? Wszystko. No ja ogólnie szukam rozwiązania. Tak. Mam pewne narzędzia z tego. Dokładnie. I mam narzędzia z tego. No niestety, większość pacjentów, którzy do mnie przychodzą,
jest tak naprawdę według, powiedzmy, medyków, są zdrowi albo są nieuleczalnie chorzy, no nie? No to jakby... Albo pani sobie wymyśla, proszę stąd wyjść. A właśnie dobrze, to jest fajny paradoks w ogóle. Powiedziałeś, że ci pacjenci, którzy mają ewidentnie dużo problemów, nasi po prostu, bo pracujemy z podobnymi ludźmi, co tu dużo mówić, są właśnie według konwencjonalnej medycyny, są albo właśnie zdrowi, bo nic tam nie wychodzi w tych badaniach, a oni czują się fatalnie, i z jakiegoś powodu dalej szukają rozwiązania, wydają masę pieniędzy, bo się czują beznadziejnie. No. Albo są już w takim momencie, że są już nieuleczalnie chorzy. Mhm. Bo już na tych badaniach wychodzi właśnie tak, że tu już jakaś choroba neurodegeneracyjna, tu jeszcze jakieś inne problemy i no już tak pani będzie miała i to jest stanowisko medycyny. No nie? A może a ktoś nie chce tak mieć i jednak podejmuje rękawice. I kurde, bardzo taki ten paradoks jest smutny, i taki, że kurde, jeżeli chcesz rzeczywiście coś z tym zrobić, a ewidentnie no my się codziennie w gabinecie o tym przekonujemy cały czas i dalej mnie to też tak zachwyca, że kurde codziennie ci pacjenci przychodzą, robimy po prostu te fajne terapie, staramy się pomóc ludziom, oni często nawet nie wiedzą, że z jakimiś tematami można im pomóc. To się zadziewa, jest lepiej. Często się też okazuje, że ktoś przyszedł z problemem, nie wiem, no, z bólami pleców, które ma od zawsze jakieś, no, załóżmy, że ma, nie wiem, ZZSK albo jakieś inne problemy, które są nieuleczalnie, ktoś jest chory, ale przy okazji ma bóle głowy, problem ze wzrokiem, światłowstręt i jeszcze problem z jelitami. To my pracując rozwiązujemy część tych problemów też w bonusie, a tak się jakoś okazało, że przy okazji też te problemy rozwiązaliśmy. I kurde, i to się dzieje każdego dnia. I nie ma tego w ogóle, medycyna konwencjonalna często w ogóle nie widzi tego środka tak naprawdę, no nie? Więc nic dziwnego, że fajnie jest poszukać no gdzieś, gdzie się da, no po prostu czegoś, co działa i no i my się ewidentnie staramy dorobić. Tak, szukać czegoś, co działa. Nieważne, czy to jest... tam, czy to jest tam, po prostu zróbmy tak, żeby komuś pomóc. Dzisiaj się dowiedziałem w ogóle, bo tego nie wiedziałem, że klinicznie migreny według medycyny takiej klinicznej, no to są nieuleczalne. Nie wiedziałem tego. O, znaczy to migreny są w ogóle takie niesprecyzowane do końca, no nie? Jakby tak, myślę, no. Że grube tomy książek tam o tym temacie można pisać. No, właśnie takich dziwnych objawów. Tak, bo wiesz, ale myślę, ale wiesz, znaczy, jak ja bym przykładowo, no mówię, no dobra, to z czego wynikały migreny? Ze wszystkiego, no nie? To no jest właśnie. Pewien problem. No właśnie. Przelewająca się szklanka. Tak. Mocno. No. Za dużo wszystkiego. Tak. Za dużo wszystkiego, tylko to, bo różne rzeczy to są, no nie? U każdego coś innego też. Dlatego ciężko tak pewnie... W ogóle się nie dziwię, że konwencjonalna medycyna ma problem, żeby tam znaleźć jakieś takie złote zdanie, które to opisze i wyjaśni, bo ja w ogóle nawet nie wiem, czy to jest możliwe. Jeżeli jest, to tam trzeba mocno stanąć na głowie i na razie to średnio wychodzi, bo ta złożoność jest taka przeogromna. Gadaliśmy sobie też dzisiaj o tym, że kurde, my byśmy chcieli tak wszystko tak sobie fajnie poukładać właśnie, że tutaj ta przyczyna tej migreny, coś tam, żeby to było takie jasne, klarowne, co od czego, co do czego i żeby ta nasza nauka i wiedza mogła to opisać i byłoby super pewnie, ale jest to tak bardzo niemożliwe, jak się poszuka głębiej. Ja na przykład się interesuję bardzo takimi tematami związanymi z fizyką teoretyczną, która się notabene zajmuje opisem rzeczywistości, opisem praw natury, takimi na maksa podstawowymi, fundamentalnymi i sobie słucham tych różnych wywiadów z tymi genialnymi ludźmi, którzy się tą nauką zajmują, którzy teoretycznie są takimi osobami, które najlepiej rozumieją, jak działa świat, powiedzmy. A to jest też włączony kwantowa w to? Tak, oczywiście. Okay. No, to jest jakby jakaś tam część tego, jak my dzisiaj rozumiemy świat, no nie? No. Bardzo nieintuicyjny i bardzo przeciw zdrowemu rozsądkowi, jak się okazuje. Tak. I dzisiaj mówiłem o tym, że słucham sobie ostatnio właśnie takiego wykładu z takim znanym profesorem fizyki i tam jest pytanie, dlaczego z na przykład krzesło składa się z takich samych atomów, cząstek i tak dalej jak my, no a jakby... Wygląda to inaczej, nie ma tej świadomości, skąd jest ta, wiecie, ta spektakularna różnica, mimo że to jest ten sam budulec, te same cząstki i tak dalej. Skąd to się wszystko bierze? I tam była taka fajna odpowiedź, że to w ogóle nie jest pytanie do fizyka, bo fizyka to jest bardzo prosta nauka, która odpowiada na takie proste pytania, co, czemu, jak
i my na te proste pytania nie jesteśmy w stanie tej odpowiedzi w ogóle znaleźć. Jeżeli wchodzimy już w tematy takie właśnie biologiczne, to to jest tak wysoki poziom skomplikowania, że to jest kompletnie nie do ogarnięcia w ten sposób, na razie po prostu. Ale to nie wygląda na to, żeby też było jakoś szybko. Więc gdzie my, kurde, w ten sposób chcemy znaleźć takie jedno złote zdanie, przyczynę, sposób, żeby skwalifikować jakieś takie bardzo złożone jednostki chorobowe, na które wpływa niesamowicie dużo rzeczy. To po prostu, czym więcej słucham takich mądrych ludzi, tym jakby widzę, jaka to jest trochę, no może nie walka z wiatrakami, tylko w jaki my trochę to nieumiejętny sposób próbujemy zrobić. Jakbyśmy tą ciężką szafę chcieli na 12 piętro wnieść sami po schodach, zamiast wkładać ten wysiłek, moglibyśmy ten wysiłek włożyć w, kurde, może jakieś szukanie windy, bo może ona jest obok. I może tam nie trzeba tej szafy, trzeba tam wnosić na to 12 piętro, tylko może się jakoś inaczej da to rozkminić, no nie? I myślę, że to jest problem. I tak, i nam ewidentnie, my ewidentnie szukamy tej windy, przynajmniej się staramy tej windy szukać. Miałem pacjentkę w ogóle wczoraj, drugi raz i trochę, właśnie z tematem migren, no nie? I troszeczkę jakby mówi, że jest fajnie i tak dalej, no ale jakby ma to migrenę raz w miesiącu i dalej ma to migrenę raz w miesiącu, chociaż mówi, że była taka jakaś, jakoś jej lepiej z nią było, no nie? Ale to jakby nie wie, jak to powiedzieć. No dobra. No ale ewidentnie to były pierwsze tematy trochę zwiadowcze, trochę zobaczyliśmy i się okazało, że jakby z tematów jakby strukturalnych, no dużo tam nie ma, no nie? Jak pani jest taka w miarę świadoma, tutaj się trochę rusza, tutaj jakiś pilates, nie jest źle. No ale wychodzi nam troszeczkę innych tematów, bardziej o charakterze takim psychosomatycznym i mówię, kurde, wie pani co, jakby problem jest taki, że my będziemy musieli troszeczkę spróbować jakby jak zmienić pani życie, żeby się ciało zmieniło, no nie, a nie odwrotnie tutaj, bo to będzie pewien problem, bo tam właśnie wychodzą takie różne tematy zamartwiania się, jakiś obaw o różne rzeczy, o przyszłość. I tutaj jest ten temat, że to ciało jest takim trochę wyznacznikiem, jak my funkcjonujemy na co dzień. I to nie jest tak, że my zmienimy je i się nasze funkcjonowanie zmieni. To jest skrajnie rzadko się zdarzy, bym powiedział. A część jest tak, że, bo może być tak, że coś się tam kliknie w ciele, w polu, w systemie i jest ci łatwiej coś zrobić. No i jakby się życie zmienia. Ale część jest tak, że musimy dopasować różne zmiany na poziomie życia. Oczywiście naszym punktem wyjścia zawsze może być ciało i praca z nim, bo nas poprowadzi do tego, co trzeba pod kątem tematów, które nas obciążają. Ale one będą dotyczyły życia, relacji, pracy, innych rzeczy. Jak tam sobie poukładam, to się okazuje, że szczególnie temat migreny nie będzie kipieć. Tak, bo to jest kipi jak wulkan. No, tak, kipi. Wylewa się. Wylewa się, no nie? No, więc jakby myślę, że albo ludzi zachęciliśmy, a zachęciliśmy do tej klubowej społeczności, bo ja nie dokończyłem tego, bo jakoś tak próbuję od 20 minut, no, lawirujemy, ale lawirujemy, że kiedy mieliśmy się w sobotę, a teraz mieliśmy się też w piątki. Tak, bo wracając. Się nie wyrabialiśmy i na początku było tak, że zaczęło się od tego w ogóle, bo to się jakoś tak samo tworzy. To się jak samo tworzy i zaczęło się w ogóle od tego, że po prostu ktoś tam pisał, ej, bo może byśmy w piątek coś zerknęli, może byśmy zobaczyli, bo w sobotę może nie być czasu. I ja mówię, no spoko, to się mówmy w piątek i mówiliśmy z 3 osobami, potem z 5, potem z 8, potem stwierdziliśmy, że kurde, no, trzeba to po prostu ogłosić, że spotykamy się po prostu w piątki i tam po prostu róbmy szalone rzeczy w piątki, a w sobotę będzie po prostu warsztat, a później też szalone rzeczy, a może mniej szalone trochę. I pizza. I pizza. Pizza musi być w sobotę wieczorem, tak, po warsztacie. Ale nam się od stycznia zbuduje na czwartek. O! Fajnie. Tak. Jest najbardziej szalone rzeczy w czwartek. Okej. Okay. Najbardziej dawkować. Najbardziej szalone rzeczy w czwartek, a w piątek tak jak trochę tutaj, a może jakiś planowany warsztat taki już, że coś zróbmy, zróbmy fajnego, a w sobotę po prostu dalej pojedźmy sobie z jakąś tematyką, więc tak mówię, tam się rozbudowuje, że wiesz, jakby 2 lata i bierz tydzień wolnego pracy i przyjeżdżaj. Tak, no, nie? No i hangar, nie? Hangar. Ja, mi się marzy, moim marzeniem jest zrobić spotkanie neuroklubowe na Stadionie Narodowym. O kurde, no pełnym, jest to możliwe. Słuchaj, pełnym. Fame MMA na przykład. Nie, nie porównuj takich rzeczy. No ale nie, jako możesz. Instytucję biznesową, tak? Tak. No niedawno, tak. Zobacz. Teraz jak ty było? Ja tak się zastanawiam po prostu, bo oczywiście ja na razie chcę małymi kroczkami i po prostu ja bym chciał, wiesz, jakby super, bo po prostu mnie takich freaków różnych w Polsce, na przykład takich, no w Euroklubie na części tam się kręci około 250 osób, ale powiedzmy, że na spotkaniu klubowym chyba najwięcej było około 70. To był taki maks, no nie? No, na razie myślę w kategoriach takich do setki. Seteczka i później... Seteczka jest taka przestrzeń, że jesteśmy w stanie to dźwignąć w naszej tutaj
tam trzy warsztaty po 30 osób, spoko, da się to zrobić, tak? I coś dużego, fajnego, wspólnego. No a później będziemy kminili, no nie? Jak tutaj to wygląda, bo na pewno to jest dla mnie ważne, dużo ważniejsze niż ilość jest jakość tych ludzi, no nie? To takie osoby, które rzeczywiście jakimiś tam istnymi poszukiwaczami są. Choćby tego na przykład, żeby... Bo to, co mi na przykład klubowe spotkanie daje i większość ludzi, to, że masz jakiś taki, wiesz, tak jak ty na przykład, wróciłeś sobie po tym pierwszym spotkaniu, troszeczkę ciężaru pewnie z ciebie zeszło gdzieś i no jest to jakaś tam forma motoru napędowego na dalej. Oj tak. No. A naszym drugim tematem jest, wie, co zrobić, żeby ci się chciało? Tak, to w ogóle jakby dla mnie pierwsza rzecz, która Neuroklub mi dał, to jest w ogóle kierunek. Gdzie ja mam w ogóle iść? Co ja mam... mocne. Tak, gdzie ja mam w ogóle iść po prostu. Zaskoczyłeś mnie teraz trochę. Tak. I gdzie masz iść? Gdzie mam iść? W to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, nie? Okej. Okay. Tak, to jest to. Ja pamiętam, że po prostu jak ja się dorwałem do tych wszystkich szkoleń, do tych wszystkich rzeczy, to ja w bardzo krótkim czasie zrobiłem większość rzeczy. Po prostu. Większość szkoleń. Aha, tym to były dostępne tam, tak? Tak, tak. Okay. Ja po prostu siedziałem codziennie po kilka godzin, podczas naprawdę po kilka grubych godzin, wszystko notowałem, zapisywałem, ćwiczyłem. A to wkręciłeś się? Bardzo się wkręciłem. Na się nie wkręciłeś, tu się wkręciłeś. Nie, absolutnie. To nagle i po jakimś czasie nagle poziom w stosunku po prostu do rówieśników i tak dalej, nagle Okay. No bo planecie, nie? Tak. Ty akurat tutaj dla mnie jest takim fajnym, powiedzmy, wyznacznikiem tego, że można naprawdę robić super rzeczy i mieć dużo, wiesz, słowo może pacjentów nie, bo to powiedzmy, że z racji tego, że przed nie jesteś terapeutą jeszcze, klientów, no to klientów, podopiecznych, bo to jesteś, tak, zajmujesz się treningiem, no to po prostu myślę, że wiele osób, które pracują 2, 3, 4, 5 lat, po prostu jakby nie ma takiego przemiany, jak ty masz, no nie? Możliwe. No. Był czas, że było czasami... Tak. No, pamiętam, kiedyś mieliśmy klubowe spotkanie, jakoś robimy sobie ważne na sali obok i ktoś tak właśnie gdzieś tam zagaduje, no dobra, to jakby ile się zajmujesz tym, a ty akurat chyba też na nicie byłeś, ale mówisz, że naprawdę nitem też pracujesz trochę wcześniej, a teraz tak, tylko strukturyzujesz to trochę, no i ktoś pyta, no okej, dobra, gdzie tam pracujesz i ty mówisz, że w jakimś tam gabinecie X, no czy jakimś tam salonie kosmetycznym, no i tam, że tam przyjmujesz sobie tak z 80 ludzi miesięcznie, no tam do setki. No tam było, tak, ja wie? To grubo było. Był taki miesiąc jeden. No. To jest tak, jak na studenta. To byłem dumny z siebie wtedy. No jak na studenta, to tam mówię, kurde. Tak. Konkret, no. Konkret. Petarda. Petarda, no nie? Petarda. I wiesz, i w kategoriach ludzi, którzy po prostu są trochę przestraszeni, że gdzieś tam kończą studia i kiedy w ogóle oni się, wiesz, ogarną i w ogóle kiedy zaczną zarabiać, no bo to też jest ważna część, powiedzmy, życia, bo jak ktoś chce, wiesz, nie wiem, uczestniczyć w jakiś eventach, brać udział w szkoleniach, no to ten temat finanse jest jakoś tam istotny. Mega. Bardziej bądź mniej. No ale powiedzmy, że jak ktoś mówi, że pieniądze nie są ważne, no... Daj może... spokój, daj spokój. Ileś tam trzeba mieć, żeby po prostu czuć się komfortowo, no nie? Tak, no. I się jakoś realizować. Wiesz co, to jakby tak trochę ci teraz podjuzałem z tym daj spokój, bo mi się bardzo podobało, jak powiedziałeś, że... zrobiłeś neurokręgosłup, bo to był pierwszy kurs online, jaki się trafił wtedy. Tak. I po pierwsze, w jakimś krótkim czasie nauczyłeś się więcej niż przez 3 lata studiów, ale co jest najważniejsze, że kurde, bardzo łatwo jest później tą wiedzę przekuć w praktykę, po prostu. To tam od razu masz praktykę w zasadzie. Po prostu jesteś... Tak, tak, to jest najfajniejsze jest to, że kurde, robisz, jedziesz na to spotkanie, czy tam... No, dużym plusem jest to, że jak teraz wykupisz niedostęp do Neuroklubu, no to się wszystkie te kursy online ma w pakiecie, więc można sobie to zrobić. Za moich czasów jeszcze tak nie było, kochani, słuchajcie, nie było tak. To prawda, ale zmieniało się. Ale tak, ale to prawda, no nie było tak, nie było tak, ale było też mniej kursów online. To prawda. No. Tak. I był też tańszy. A jeszcze jaka taka anegdota, przepraszam za przerwę, było coś takiego, że ja kupiłem ten neurokręgosłup, kupiłem jako szkolenie online i później za, nie wiem, miesiąc się dowiedziałem, kurde, to jak się neuroklub kupi, to można mieć i to w sumie. A wtedy, jak ty już byłeś, to już były, tak? Tak. Tak było już. Tak, a ja po prostu kupiłem oddzielne szkolenie, ale nie żałuję. Było dobrze, warto. Super, że to mówisz, no. Było warto, tak. Bo byłeś miesiąc przed resztą.
Co? Bo już miesiąc, wiesz, już ci się to zwróciło. Miesiąc zrobiłeś, już wiesz. Tak, żeby... To ta różnica jest mega duża. No i ja właśnie też po sobie pamiętam, jak też byłem na studiach wtedy, na tym pierwszym neuroklubie, mało, znaczy mało, kurde, coś tam sobie, jakieś tam osoby na tutaj, na jakiś masaż, na jakiś trening też tam przyjmowałem i myślę, że było nieźle, jak na bycie studentem, to myślę, że w ogóle było bardzo fajnie. No ale też wiedziałem, ile nie wiem i było to bardzo dużo rzeczy, których nie wiem. I dalej w sumie jest, tylko się skala zmieniła i się w ogóle przesunęła o rzeczy, których w ogóle wiesz, że jeszcze nie wiesz. I kurde, mówiłem, że potem przyjechałem w styczniu, minęły 3 miesiące. Ja jestem w 180 stopni już innej sytuacji. Ja jestem tą osobą, która już coś tam umie, potrafi zrobić. Są nowe osoby, które jeszcze nie. Ja widziałem taki niesamowity progres. Nie robiłem żadnego szkolenia innego oprócz tego spotkania wtedy w listopadzie do tego stycznia. Tylko gdzieś tam dalej byłem na studiach, uczyłem się po godzinach rzeczy nie na studia, tylko tych, co czułem, że potrzebuję się nauczyć, czyli ważnych. Ja na tak nie miałem, po prostu to nie wiem, czy to jest duży plus dla was, czy duży minus, to nie? Że co? Że na przykład nie znam możliwości, będąc na studiach i po prostu uczyłem się rzeczy na studiach, no nie? No ja bym się nie zamienił z tobą, no nie? Ma to plusy i minusy na pewno, ta nasza sytuacja, której byliśmy, ale bo to też jest... Dużo wszystkiego musisz wybierać, jakby łatwo też sobie dużą presję narzucić wtedy i tak dalej, ale i tak bym się nie zamienił, bo masz te możliwości jednak. U ciebie inaczej było. Ktoś to musiał przetorować jednak wszystko. Ale kurde, no to ja byłem w takim szoku, jak wracałem wtedy w styczniu z tego spotkania, że tak sobie patrzę na to, że kurde, ja całą sobotę jakby robiłem jakieś rzeczy, tu ktoś w ogóle podbił jakoś tak totalnie randomowo, tutaj się tak wylosowaliśmy w te pary i aż tak jakby, no sam z siebie byłem dumny, ile ja jestem w stanie już rzeczy zrobić i jak to się w ogóle wszystko dynamicznie zmieniło. I to było takie na maksa namacalne po prostu. Ja wiedziałem, że kurde, ja teraz przecież wrócę do życia, do pracy i tak dalej, na studia dalej. I ja to wszystko po prostu będę mógł sobie już robić przecież z ludźmi, którzy będą przychodzić do mnie. Więc no petarda po prostu. A tak to jakbym szedł dalej spokojnie, powiedzmy, tym tokiem takim studenckim jednak, to pewnie by do dzisiaj to nie nastąpiło. Tak się obawiam niestety. Więc tutaj ten taki przeskok, kiedy masz te umiejętności, które ci pozwalają już coś zrobić, a to daje tyle rzeczy po prostu, poczucie sprawczości i finanse, bo już kogoś jesteś w stanie przyjąć, a jak już ci ludzie przychodzą, to po prostu no ćwiczysz na nich, co tu dużo mówić, więc się dużo, dużo, dużo szybciej rozwijasz, już sobie budujesz też jakąś markę i to bycie z tymi pacjentami i pewności siebie nabierasz i po prostu cała taka jedna wielka pozytywna kula śnieżna się zaczyna z tego robić, że to jest, kurde, nie do opisania. I miałem 3 miesiące, jest kolejny neuroklub i znowu. I znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Więc, no świetne to jest. Świetne, że to jest tak bardzo, bardzo widać też. Mhm. Więc i dużo też takich fajnych, pięknych momentów miałem, pamiętam, tak się podzielę z serduszka bardzo, jak już mamy taki temat, tkliwy w piątek i w sobotę, też pamiętam, jak ja ci męczyłem dupę po prostu na tych pierwszych spotkaniach, żebyś tu mi coś pokazał, żebyś może mi coś zrobił, bo mnie boli biodro, a Patryk Tak. Znaczy, to był ewidentnie test taki, że jak, kurde, chcesz, żeby ktoś ci coś zrobił, to jakby no, wymęczysz, tak. To po prostu trzeba podejść, chcieć zagadać, być po prostu, no chcieć po prostu. I się też nauczyłem, że jak ja chcę, żeby ktoś mi zrobił, to nikt do mnie nie przyjdzie z tych wszystkich ludzi i mi nie da pod rękę tych rzeczy, tylko ja muszę do nich wyjść i zapytać. Więc to było fajne, bo tak trochę chodziłem, tu kogoś podpytywałem, tu jakieś inne rzeczy i fajnie, jak to się zmienia w drugą stronę, że po prostu przychodzą jakieś nowe osoby i powiesz jakieś zdanie takie, no nie wiem, to oczywiste trochę dla ciebie, tu tam komuś coś podpowiesz, tu widzisz, że ktoś coś robi, a tu nie wychodzi, to tam zahaczysz, że kurde, ej, może zrób to tak, bo tutaj łatwiej może byłoby w ten sposób albo coś tam i jest to takie proste, szybkie, a dla kogoś zmienia mega, mega dużo i też mi się zdarzyło po prostu jakieś tam miłe, fajne zdanie usłyszeć, że kurde, dzięki, to było ważne, a to mi pomogło, a tu coś tam i po prostu no niesamowite uczucie to jest.
Bo ja miałem też takie, bardzo mnie to tak wtedy dotknęło, jak duże jest przełożenie, jak ty możesz teoretycznie, dla ciebie to jest takie trochę nic, tak sobie tam, wiesz, coś zrobiłeś, powiedziałeś i tak dalej, a dla kogoś, kto akurat po prostu jest gdzieś indziej, to jest mega, 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 mega dużo i to jest mega ważne. I później mnie też tak życie w pracy z pacjentami tak cały czas uświadamiało w tym, że a tutaj, nie wiem, przeciągnę trochę, a tu jeszcze coś dopowiem, a tu jeszcze coś pokażę, a tu jeszcze się tam wysilę bardziej podczas tej pracy, mimo że teoretycznie już bym nie musiał. I później się okazuje, że ktoś jest po prostu mega, mega, mega wdzięczny właśnie głównie za tą rzecz, że ją tak bardzo dostrzega. Jakby bardzo ta gratyfikacja jest taka po prostu, błyskawicznie to się dzieje po prostu. Natychmiastowy zwrot dostajesz. Coś pięknego. No to tutaj dużo razy tak miałem. Więc no zawsze po prostu na maksa serce rośnie i no coś niesamowitego to jest. I też fajnie, że tak każdy się nakręca tym po prostu, bo być może ja byłem w stanie komuś pomóc i mi ktoś powiedział i też mnie to na maksa podbudowało wtedy, żeby tam cisnąć dalej i tak dalej. Więc dobre to jest. W ogóle, znaczy nie wiem jak było w twoim przypadku, Mateuszu Tajaku, bo ja muszę nazwisko teraz mówić, bo nie wiem tylko Mateusza, ale w twoim przypadku, no to jest, ja pamiętam to, jak ty ganiałeś tam, je tam, możesz mi coś zrobić i tak dalej, a ja ewidentnie uciekałem od swojej drogi, bo po prostu jakby już, wiesz, ktoś coś wiedział, w sensie by czułem jakoś tak podświadomie, że to będzie dużo, a to było po prostu, ja miałem taką bardzo długą rozkminę, bym powiedział, że to tak z półtorej roku pewnie trwało. I to tak niedawno się w sumie wyklarowało, tak poszło dopiero i no standardowo jakby jak to ludzie mają takie rozkminy, typu jakby okej, dobra, co ja powinienem robić w ogóle? Tak jakby jak mogę najlepiej wykorzystać swój, powiedzmy, nie wiem, potencjał, talent, wiedzę i tak dalej, czyli w przypadku terapeuty, z jakimi tematami ja powinienem w ogóle pracować? Co mi w ogóle najwięcej jakby sprawia fanów? I mam takie właśnie, czy tak bardziej konwencjonalnie, czy tak to jednak powiedzmy trochę mniej. Wiadomo, że teraz sobie tak żongluję tym wszystkim, no ale pytanie, jacy ludzie mają do ciebie przychodzić? Ty chciałbyś, żeby przychodzili na przykład i panie Patryku, bolą mi plecy? Czy wręcz przeciwnie, te tematy są duże, trudne, inne? Nawet nie chcę mówić kalibru po prostu. Panie Patryku, bolą mnie plecy, ale... Nie, no to takie po prostu, wiesz, jakby... Tak, wiem. No, po prostu jakby, no jest fatalnie, mam ból całego ciała, tak, czuję, że wszystko dojeżdża, albo po prostu straciłem coś, kogoś, gdzieś jakby i miał 12 lat, nie mogę się pozbierać, miałem psychoterapii, różnych rzeczy i to jest ten vibe trochę. No i tak się wymigiwałem przez półtora roku po prostu z tych tematów takich, że nie, normalne rzeczy robił. Czyli taki Mateusz, który niby normalny, ale pewnie podskórnie czujesz, że nie. I mówisz, dobra, zróbmy to. Jakoś tam się wymigujesz, ale nie udało ci się w ogóle, no nie? No a potem ewidentnie czujesz, bo wcześniej powiedziałeś o tym ciarki na całym ciele, tak zwane, jak to nazywam, dreszcz prawdy. Dreszcz prawdy. Że to jest to po prostu, no nie? I tam ten dreszcz jest ze mną cały czas. Do dzisiaj został. Tak. Jest, no. Jest w sytuacjach znaczących się odzywa po prostu i wiesz, że to jest to. Tak, i też ze mną też został od tamtej magicznej nocy na kempie i bardzo dobre to jest takie nakierowanie. Tak się mam wrażenie, że też nauczyłem i myślę, że ty też wtedy bardziej słuchać siebie. I są takie momenty, że po prostu niby jest, ktoś rzuci jakieś zdanie, jakieś słowo wpadnie, coś tam, nie wiem, w filmie ktoś coś powie, a tobie po prostu właśnie się coś połączyło i po prostu wiesz, że to było ważne, tylko trzeba słuchać. No, staram się słuchać, ale są takie, powiedzmy, tematy, które gdzieś tam właśnie podświadomie wiesz, że są na przykład duże i wiesz, kurde, jak ja to puszkę teraz otworzę, to jebnie po prostu niesamowicie i no a później to po prostu masz potok informacji, że no trzeba to zrobić po prostu trzeba to zrobić, no i to robisz to, ale no docelowo będę pewnie chciał, żeby po prostu wystarczy szepta, ja po prostu idę za tym, no nie? Nie musi to być krzyczenie, 3 dni krzyczenia. Walenie w okno. Tak, kurde. Fajnie. Wiesz co, chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz. Mamy wspólnego znajomego z Krakowa. Może domyślisz się kogo. Ja tu bardzo go serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy sobie teraz na warsztacie i gadamy w ogóle. Jakoś tak padło o Kempa, też on był i jakoś tak się złożyło na... Coś tam o Mateuszu padło
i on mówi, że pamiętacie w ogóle z kempa? I taka sytuacja była, że on był już trochę czy w klubowej społeczności, czy w ogóle gdzieś tam trochę wiedział więcej, trochę się tam dopytywał, się trochę mówił i czuł, że będzie potencjał z tego chłopaka. O Jezu. No, także... Ale miło. To było miło. To jest, kto to będzie ci bardzo... Więc mówisz, że tak, to jest, o, to jest człowiek, który po prostu ewidentnie widać ten, jak ci się ładnie powiedzieć, ten ogień wokół, no nie, że tak po prostu, trzeba mu powiedzieć po prostu, bo wykorzystał dobrze. Bardzo mi miło. Tak. Ja mam taką sytuację, bo oczywiście, taką konkluzję troszeczkę, oczywiście, żeby jakoś wyprodukować to, żeby ci się chciało, a są takie tematy, że nie, bo rozwój też nie jest cukierkowy. I czasami są takie trudniejsze momenty. I każdy chyba po prostu gdzieś przeżył taki jakby stop duży, że w ogóle pauza, że ci się nie chce. To jest stan, w którym na przykład dzisiaj rozmawialiśmy, to ja ewidentnie w tę drogę sobie odhaczyłem go bardzo dobrze. I okres jesień była dla mnie taka duża, trudna. Bardziej zima w sumie. Jak wróciłem z pięknych Kanarów, po prostu gdzie jeszcze słońce mnie trwało przy życiu takim mostem do smutnej Polski, po prostu to z automatu mi tam wybiło dużo, dużo rzeczy. I fajnie, bo to jest taki moment, że można się tam pozbierać, naładować baterie, zastanowić się, priorytety troszeczkę zmienić, przeskalować, obrać może trochę inny kierunek, bo ten, który jechałeś, się okazał już nieaktualny lekko. Więc fajnie wtedy mieć ludzi. To jest w ogóle dla mnie to w tamtym roku taki w ogóle motor napędowy, że jednak są i że w jakimś temat to się może do nich odezwać, to klubowe spotkanie i może być autentyczny i w ogóle powiedzieć, co tam się w ogóle dzieje, jeśli oni w ogóle to rozumieją, nikt się nie ocenia, to jest w ogóle tak duża wartość, ale też no głównym, tak mi się wydaje, może macie też inne spostrzeżenia, bardzo chętnie posłucham, że jakbyś chciał wyprodukować, a myślę, że dużo ludzi ma problemy właśnie z jakimś niechęcią, jakąś prokrastynacją i tak dalej, no to po prostu trzeba się odgrzebać z tematów, które po prostu masz, z wzorców, które cię trzymają, z jakichś przekonań, które już są w ogóle nieaktualne i po prostu to nic innego jak pewnego rodzaju procesowanie. Dla praca mnie. Nad sobą, no. Praca nad sobą. Tak, ale no ja na przykład, jak zacząłeś o tym mówić, to dzisiaj to sobie w ogóle nie wyobrażam tak robić tych wszystkich rzeczy, bo mimo, że teraz po prostu uwielbiam to, co robię, czy to w gabinecie z pacjentami, czy to na sali szkoleniowej prowadząc szkolenia, no to po prostu jest takie moje spełnienie marzeń, na pewno mogę tak powiedzieć. To i tak są momenty, że po prostu wstajesz czasem rano i jest tak, że po prostu ci się, kurde, nie chce trochę. No masz jakiś taki gorszy dzień, nie masz siły, jakiś taki jesteś po prostu nie bardzo. No ale robisz te rzeczy tak, tutaj coś trzeba i pójść do sklepu, jakieś coś tam. Ale jak sobie wtedy pomyślisz, że o Boże, tu jeszcze jakieś bym coś, jakieś nieuzupełnione karty pacjentów, a tu jakieś social media by trzeba zrobić, a tu jakieś jeszcze coś tam i jeszcze coś tam, no to po prostu nagle robi się tego dużo, trochę monotonnie może czasami, mimo że mamy bardzo różnorodną pracę, to i tak, na przykład u mnie się to czasem wkrada, że... I się czasem zastanawiam, Jezu, jak ja miałbym robić jakąś, powiedzmy, zwykłą pracę, taką jedną właśnie w jakichś standardowych godzinach, czytaj, po prostu 8 godzin dziennie, to ja nie wiem, jak ja bym to robił. Pewnie bym się jakoś przestawił, ale byłoby mega ciężko. Ale no po prostu i tak są takie momenty. No i na szczęście po prostu zawsze jest tak, że a tu jest, nie wiem, to jest... spotkanie neuroklubowe już na horyzoncie, albo po prostu się dzwonimy na telefon i ej, słuchaj, jaka historia i po prostu już jest w ogóle super, bo tu jakaś w ogóle jakiś niesamowity pacjent, tu jakieś super spostrzeżenia, tu jakieś w ogóle coś innego, fajnego zauważyliśmy, tutaj, nie wiem, będziemy robić materiały na szkolenie, coś tam, rozwój, nauka, wszystko po prostu. Tutaj nagle czuję, że kurde, tu się jakoś tak gorzej czuję, może bym się do kogoś wybrał, może by mi ktoś zrobił jakąś prackę, bo jakiś taki niewyraźny jestem i już mnie to podbuduje po prostu, ktoś mnie trochę tam, nie wiem, ogarnie, a przy okazji pogadamy i jest po prostu petarda, to ja sobie nie wyobrażam w ogóle bez tego wszystkiego. Tak jak ja o tym myślę, że jak ja miałbym tak cisnąć samemu, to bym nie docisnął daleko. Czy to pewnie byłoby smutno, no nie? Nie, ja jestem pewny, żebym coś innego robił w pewnym momencie po prostu, że jest jednak tych, na przykład dla mnie, może wy macie inaczej, może widzowie też mają inaczej, ale na przykład dla mnie też jest jednak
w moim przypadku, jak ja sobie przyjmuję po prostu sam pacjentów i też zajmuję się, nie wiem, odpisywaniem pacjentom, rejestracją, pilnowaniem tych godzin, całą tą strefą związaną z prowadzeniem działalności, z rozwojem, nauką, bo są rzeczy, które mnie interesują i zawsze po prostu bym coś chciał jeszcze przeczytać, tylko nie zawsze jest na to już czas albo po prostu miejsce w głowie, bo jest człowiek czasami już zmęczony. I jakby jest tyle tych różnych rzeczy, że kurde, myślę, że to jakby nie było tych ludzi, którzy cię tak po prostu ciągną do przodu, to ja bym na pewno bym coś zmienił i bym, nie wiem, czy bym robił coś innego, ale na pewno bym to robił inaczej, bo bym się mega szybko pewnie wypalał i byłoby to trudne. Mhm. Więc dla mnie to jest po prostu, na pewno nie byłoby tego fanu w ogóle w tym wszystkim. To jest dla mnie najważniejsze chyba, że nie ma tego fanu, nie ma tej satysfakcji w tym. Czy nie ma się trochę z kim podzielić trochę tym fanem, no bo to jakby daje ci satysfakcję jakąś pewną, ale no jednak z tych jakichś efektów czy jakichś sukcesów dobrze cieszyć się z innymi ludźmi. A to jest też problem, mam wrażenie, że dużo osób, czym się więcej wie, masz po prostu super wiedzę anatomiczną, fizjologiczną, rozumiesz różne zależności związane z ciałem, i po prostu miałeś jakąś super wizytę, mózg ci prawie eksplodował, takie tam się rzeczy działy, chcesz się z kimś podzielić i kurde, no nie masz z kim, no po prostu nie, może być tak, że twoje partnerka się tym nie zajmuje, więc po prostu nie siedzi w tym, znaczy, nie rozumie. Wiesz, to jest jakby jedna rzecz, ale na przykład często jest tak, że to neguje, bo my też w ogóle, nie wiem, czy zwrócić uwagę, mamy takiego w ogóle w tym momencie fajne fartem powiedział, że tam w ogóle też siedzi twoja dziewczyna, która przyszła. Tak, no. Posłodzaj trochę. że po prostu wracasz gdzieś, czy jak my na przykład mieszkam ze swoją żoną, czy ze swoją dziewczyną, czy wy się widzicie często i ją mega to interesuje. To mega to interesuje, bo siedzi w tym, mimo tego, że marzenia ma, że ona się nie zajmuje bezpośrednio taką pracą jak ja, tylko zajmuje się trochę inną formą pracy z ludźmi, czy twoja tak samo, no to jednak jest tak, że wracasz i ma się, wiesz, z kimś podzielić, no nie? Że to jest takie fajne, że ona tak samo wraca i też ci tłumaczy po prostu i jest w ogóle... W obie strony. Tak, nie działa to trochę w ten sposób, jak bo czasami może być to męczące, bo ktoś chce jakieś dokładne technikalia zaś na przykład. Ja kiedyś miałem moją dawno tamą, była dziewczynę, która była po prostu młodą fizjoterapeutką i... Tamta relacja była super też, ale męcząca pod tym kątem, że było trochę takie wymagające, tak jakbyś był trochę jej nauczycielem. Mhm. No nie, i takie, dobra, powiedz, a jak to zrobiłeś, ale tutaj, ale jak mam takiego pacjenta, co byś zrobił, to było dziwne. Nie? Jakby wracasz z pracy i jakby dalej jakby jesteś w pracy, jakby na kursie i tłumaczysz coś komuś, a tutaj relacja jest na kompletnie innym poziomie, no nie? No. Takiego bardziej dzielenia się fajnymi przemyśleniami, jakimiś kliknięciami się okazuje, że one podobne i w ogóle jest super vibe, no nie? Bo minusem jest to, że oczywiście ktoś może powiedzieć, okej, tak, bo ja nie muszę takiej społeczności mieć, bo wracam do domu i mam kogoś, kto po prostu z kim się mogę podzielić, albo jak mam właśnie gorszy dzień, to jest w stanie mnie podnieść na nogi i jest super, ale niestety wybitnie często tak jest, że ta druga połówka to też ma swoje plusy, ale jest bardzo mocno osadzona, taka trochę bardzo często negująca w drugą stronę pewne rzeczy, w drugą stronę. Oczywiście może mieć to fajny charakter, jestem uziemiający, że jak ktoś ma tendencję do bycia odlecianym, bo pomimo tego, że my tam mówiliśmy wcześniej o duchowości, to nasza duchowość jest na przykład bardzo mocno związana z ciałem, bardzo mocno uziemiona. Staramy się, żeby tak było bardzo, bardzo mocno. Wydaje mi się, że idzie nam coraz lepiej. Myślę, że dobrze nam idzie. Żeby wycisnąć tą cytrynę na ziemi jak najlepiej. Tak. Żeby to miało przełożenie na takie normalne funkcjonowanie. Tak. Jakie protesty, jakie tematy byś nie robił, to ma się przełożyć, dobra, jak to zamanifestować w życiu codziennym, no nie? Dokładnie. Co zrobić na co dzień, jak o to zadbać, żeby po prostu wyciągnąć z tego jak najwięcej. I oczywiście może mieć tak, że jak ktoś ma tendencję do odlecienia, to ta druga połówka cię ściągnie i to będzie dobre, ale często jest tak, że to jest też bardzo mocno ograniczające. A ma to dwie strony. Medalu. Dwie strony medalu tutaj mamy. I może to jest okej, może w domu tak powinno być w niektórych przypadkach i wtedy fajnie mieć po prostu inną część jakiejś tam rodziny, społeczności gdzieś rzeczywiście, że możesz po prostu, tak, że możesz jakby rozwinąć skrzydła po prostu i polatać sobie, no nie? Troszeczkę. No tak, ale domyślam się, że z mamą czy z tatą ciężko byłoby na takie tematy jednak porozmawiać, no nie? Czy z kimś, kto jest też twoim, nie wiem, bliskim przyjacielem, przyjaciółką, ale nie jest terapeutą na przykład. Mm-hmm.
że to jest rzadkość na maksa, żeby ktoś tak to dobrze rozumiał i żebyś ty mógł, mogła fajnie o tym poopowiadać, ktoś da dużo zrozumienia, jest w stanie też coś powiedzieć, może dodać coś swojego, żeby to nie było takie tylko wygadanie się, to też jest fajne, ale żeby właśnie też ta osoba coś tam, no nie wiem, może wniosła ci, no nie? Mhm. Tak jak my mamy też tą olbrzymią zaletę, że gdzieś tam pewnie wracamy wieczorem po pracy, czy tam po prostu sobie rozmawiamy z naszymi drugimi połówkami i oprócz tego, że tam kurde poopowiadamy, co się działo, jakie rzeczy i jest to w ogóle zrozumienie i zainteresowanie duże, to ja masę razy miałem tak, że a kurde, a zobacz, a tu jeszcze jest to, a tamto, a tu zobaczyłem inne rzeczy, a tu mi podpowiedziała jeszcze coś innego, coś na, w ogóle nie myślałem o tym i to się tak super uzupełnia i tak samo w drugą stronę oczywiście się staram. Więc to jest takie ładujące na maksa. Oczywiście dla każdego coś innego, bo pewnie będą związki akurat w tym przypadku, gdzie ten balans będzie fajnie zachować w drugą stronę, żeby ta osoba się zajmowała właśnie czymś innym, żeby też może przesytu nie było po prostu i to też będzie pewnie dla niektórych okej. Mhm. Trzeba sobie znaleźć swój sposób. To jest ewidentnie nasz. Ale no, tak jak mówiłem, no kurde, nie wyobrażam sobie nie mieć gdzieś takich ludzi, no nie? Dla mnie też jest dużym plusem to, że jednak my wszyscy się zajmujemy zdrowiem i może to być takie monotematyczne, ale tych tematów różnych pośrednich związanych ze zdrowiem jest no tak dużo, że ciężko znaleźć inne osoby, które by tak fajnie były w tych innych, powiedzmy, pobocznych tematach, że tu nie dość, że zdrowie, to jeszcze dużo sportu najczęściej, aktywności fizycznej jakiejś, którą my wszyscy lubimy i lubimy sobie, nie wiem, czy to gdzieś ja na przykład skoczyć w góry, czy w jakąś piłkę, czy jak mamy szkolenia, to gramy w siatkę na przerwach i mamy taką grupkę, która jest taka jednolita i taka jest trochę do wszystkiego. Mhm. I tych różnych zainteresowań jest po prostu mega dużo, więc takich podobnych, że kurde ciężko by mi pewnie było znaleźć osobę, która jest zupełnie z innej branży, która ma tych pobocznych zainteresowań też tak dużo, takich samych jak ja. Mhm. Bo to też nie jest tylko zdrowie, no nie? To jest, nie wiem. Znaczy wiesz, zdrowie jest takim fajnym tematem, że jest po prostu wypadkowo tak naprawdę wszystkiego, co robisz dookoła, no nie? Dokładnie tak, no. Więc można zahaczyć o to wszystko, a jednocześnie jest zdrowie i ciało jest tym, co każdy chciałby mieć. No ciało już ma, bo jak z nim komunikujemy się tutaj, to raczej to ciało ma. A zdrowie chciałby mieć, no nie? Mhm. Bo jednocześnie każdy wkłada mniej albo więcej w pracę to, żeby ono było, no nie? Dobra. I będziemy sobie powolutku pewnie zmierzali do końca. Zostawimy sobie chwilę przestrzeni, jeszcze pogadamy sobie troszeczkę na potencjalne pytania, może jakieś ktoś ma ewentualnie, czy to o to, co tutaj było, czy może o klubową społeczność, czy może o cokolwiek innego. Obiecuję, że jak ktoś rzuci jakiś temat, postaramy się odpowiedzieć na niego, nawet jak będzie jakiś taki... Nieważne, jaki będzie. Trudniejszy, jak wybrniemy z tego po prostu. Challenge'ujcie nas. Ciągnijcie za język. Ciągnijcie za język. Więc... miałem w ogóle taką jeszcze rozkminkę, ale to już trochę może na inny moment tutaj pójdzie, bo jest, tak mówię, tak otworzę puszkę Pandory, to znowu popłynie po prostu, wiesz, pół godziny, a i tak już tutaj jesteśmy tam godzina 40 jeszcze, w ogóle, no nie? Mi się przypomniało jeszcze do tego tematu, co ja mówiłem, że... A to będzie szybko. Postaram się, że kurde, dużo miałem takich momentów, że kurde, sobie żyję, robię rzeczy, jest fajnie, ale są te momenty takie, że jednak jest wolniej, jest jakiś taki przestój, nuda. To mi na przykład ta grupa nasza facebookowa, neuroklubowa zawsze mega dużo dawała, że a tu w poniedziałek rano jest ta neurokawka, a ja mam wolne i nie chce mi się wstawać, ale dobra, wstanę na tą ósmą i sobie będę, bo jest fajny temat, będą jacyś ludzie, tam zawsze ktoś coś fajnego napisze i tak dalej. Albo tutaj robimy jakieś challenge, a tu robimy jakieś no nie wiem, były albo challenge, że robimy, nie wiem, jakieś medytacje przez jakiś czas, albo ćwiczenia, były temat mobilizacji bioderek, różne fajne rzeczy, mówię, o super, fajnie, akurat miałem taką rutynę, którą czasem robię, a czasem nie robię, to teraz mi się będzie bardziej chciało i oczywiście to są takie sinusoidy, bo to się potem tak trochę wysyca, wykańcza, wpadają nowe tematy, ale cały czas coś się po prostu dzieje i się po prostu żyje tym jednak. Bo kurde, no myślę, że gdyby nie to, to
Bardzo dużo energii by mnie kosztowało, żeby tak być w tej fizjoterapii tyle i jakby śledzić te wszystkie jakieś tam różne rzeczy i się tym zajmować tak, jak się teraz zajmuję. No kurde, gdyby nie to jednak. To jest takie bardzo fajne. Dobrze jest tak regularnie mieć takie coś, co się tak cały czas lekko tak w tą stronę popycha i tak przypomina i w ogóle to jest, mi to jest na przykład bardzo potrzebne, żeby tak nie zgubić tego rozpędu. Mhm. Więc mega, że jak już wiecie, znajdziecie się w korku, to nie musicie tym samochodem tak dohamować, tylko jak macie manualną skrzynię biegów, to sprzęgło, ale się tak dotoczycie ładnie, a potem możecie przyspieszyć. No i właśnie a propos tego twojego wcześniej, jak to jest, żeby być się chciało po prostu i w odniesieniu do po prostu spotkań do Neuroklubu, no to dla mnie właśnie spotkanie to jest, co spotkanie to jest taka weryfikacja, czyli ja mam taką po prostu, nadal mam, ale zwłaszcza na początku, taki napęd, że ja co spotkanie widziałem, że jestem lepszy, inni też to widzą, że jestem lepszy. O, progres tutaj, o, lepiej wyglądasz, zmieniłeś się, tutaj coś nowego. I to jest właśnie ten pociąg napędowy tutaj w tej całej społeczności, bo ty czujesz też, że się rozwijasz razem z innymi ludźmi po prostu. Mhm. Nagle widzisz, że okej, inni też się rozwijają. Wiadomo, to powinno być tak, że tak naprawdę rywalizujesz w cudzysłowie. Z samym sobą, ale tutaj jest jednak też od innych ludzi, którzy są, jest ta taka, można powiedzieć, zdrowa, ja bym to nazwał rywalizacja i to ci daje też bardzo dużo ognia w życiu. A ten temat rywalizacji jest fajny, bo ja mam też wrażenie, że to się jednak często pojawia, że na spotkaniach, jak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, tak trochę różnym osobom wybija temat bycia niewystarczającym, bo tu jest dużo osób, które już kurde mega dużo umieją, a tu ktoś zrobił taki mega szybki progres jak ty na przykład, a ja jeszcze nie. Tu jakieś inne rzeczy, porównywania się i to jest dobre miejsce, żeby sobie przepracować trochę takie rzeczy. I kurde, fajnie też to tak wychodzą te tematy i ja dużo razy rozmawiałem z różnymi ludźmi na ten temat na spotkaniu neuroklubowym i to jest takie i motywujące i zrzucające jakieś takie tą presję i takie to poczucie, że po prostu jeszcze trzeba więcej i rozwój i napieprzanie, nie wiadomo co. Bo ja mam wrażenie, że nie jest problemem to, że się ludziom za mało chce, tylko albo trochę nie wiedzą, jak to fajnie sobie zrobić, uporządkować i tak dalej, albo właśnie sobie jakoś tak to narzucają za dużo tych rzeczy, jakoś ta kolejność jest taka kiepska, bo mają dużo problemów, może jakichś przekonań niewsprzyjających, jedno tylko zdanie, i to im kurde nie pozwala tak po prostu płynnie się rozwijać, no nie? I to jest takie ograniczające, mam wrażenie. Też tak, ale na przykład zwłaszcza w tych czasach masz taki, zwłaszcza w social mediach, zakrzywiony obraz właśnie sukcesu. Tak, i tego rozwoju. Patrzysz. Jezu, i to jest tak przytłaczające, że ty to zaraz, ja bym chciał to mieć. Tak, już już to mają, a ja nie, jestem nikim i w ogóle nic nie umiem. Już się patrzy na sam top, a nie na ten kroczek tutaj, jak ja... Ale wiesz, nawet ten top jest tak inny dla każdego, tak. Sukces opisywany jako po prostu, wiesz, wiadomo, kupa kasy. A zwłaszcza to jest fake, to wszystko jest fejkowe. Kupa kasy, dobra fura, nie wiem, piękny partner, partnerka i w ogóle wybitny, świetny dom i w ogóle śmiechne dzieci, a może nawet dzieci nie, no bo to wiadomo. To. A później paradoksalnie na przykład ta osoba przychodzi do ciebie gabinetu i proszę pana, nie chce mi się żyć. No tak wiadomo. Nie? Tak, znaczy wiesz co, ja niestety przyjechałem się, teraz akurat mam w głowie dwóch dużych twórców internetowych, takich, których no, mnie w jakiś sposób tam inspirowali, którzy po prostu mi jakiś czas, oni skrajnie depresję. No właśnie. Moich dwóch ulubionych raperów, w pewnym momencie na pewno najbardziej znani raperzy w Polsce, oboje depresja i niefajnie. Ogromny sukces, masa pieniędzy i właśnie. W ogóle wszystko. Tak, a tam super, wiesz, tam jeszcze nawet była taka, ci twórcy, o których ja myślę, to było tak, że to jest ta droga, ja robię dobrze, tak wyjdziecie w tą stronę, trzeba robić takie rzeczy, że tam pierdzielać, tak, tu wiesz, nie ma czasu na to, tutaj rozwój, tu lecimy, tu social media i to im szło, wiesz, dobrze, no nie? Jakby na koncie pewnie też szło dobrze. I wyglądało, że im idzie dobrze, nie by było tu podróżowanie, tu firma, tu fajny zespół, to wszystko, a za chwilę problemy. Rozwaliło się, no nie? I mówię, kurde, to ja bym na przykład miał super duże wyrzuty sumienia na przykład w ich sytuacji, bo jeżeli to doprowadziło ich do takiego stanu,
jest szansa też, że części ludzi, którzy słuchali ich, pewnie też, no nie? No, więc, ale też... Znaczy wiadomo, że każdy jest odpowiedzialny, to jest jego droga, wiadomo, że w konsekwencji było im to potrzebne, może depresja będzie najlepsza rzecz, których spotka w życiu, wiadomo, ja znam ten... znam ten motyw, ja wiem, że to być może tak mogło być, może dał się tego uniknąć, natomiast to, co ja wiem na przykład, to każdy ma inne... troszeczkę inne umiejętności, inne możliwości, inne mocne strony, tak. I ja bym na przykład nie chciał, jeśli chodzi na przykład o Neuroklub, żeby na przykład ktoś porównał się mnie do takiego no frika terapeutycznego po prostu, bo to jest, ja jestem na przykład w moim przypadku, czy to Mateusza, czy nawet twoja, no bo nawet, wiesz, ty, nawet twoja młody, bo ty najmłodszy dla mnie. No tak, no. Nawet. Nie, ale nie chodziło mi o to, że że tak jak ty mówisz, no przepraszam cię, że to tak zrobiłem, ale nie, że wiesz, że po prostu wiesz, wpadłeś w te kursy, no i wszystkie zrobiłeś. A, no. To też nie jest takie normalne, nie? Ktoś mówi, tu skupiać, rozplanować sobie na rok, a ty wchodzi... Dawaj mi to! Tak, a to wiesz, to nie jest nafie, to jest jakby wiedza, nie? Chce to wszystko, chce to wszystko. Ja miałem tak samo. Miałem tak jak w tematach, wiesz, takich właśnie trochę neurologicznych, trochę kinezjologicznych, to tak samo, po prostu wiesz, to, wręcz przeciwnie. Ktoś mi to powiedział, ja to zapominam w ogóle za życia już, no nie? No. Tak, 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 tak. Ja nie musiałem tego powtarzać. Jedno zdanie, tak. Ja nie muszę tego powtarzać. To się robi tak. Ja na tego nie zapiszę. To jest oczywiste. A sytuacja jest taka, że... I to jest mocna strona, ale ja nie uważam, że taka, że powinien, no nie? Nie, w ogóle. Bo nie, dla mnie to jest jakby... Ktoś na przykład mówi, prowadzę szkolenie, że ja nie mam specjalnie dużo pacjentów, którzy mogę pracować tymi metodami, a ja tak... To są pacjenci. Nie mają nóg, rąk. Kogo to też może. Tak, też jakby, można, tak. Ale kogo to też? Pracujesz tylko, no wiadomo, jest na pierwszym, drugim module, nie? To jakby tam z wszystkich ludzi w śpiączce? Nie, jakieś takie, wiesz, jakby dla mnie nie ma osoby, gdzie ja tego nie mogę wykorzystać, no. Bo już tak wykręciłem to pod kątem kreatywności tej takiej pracy, że używam tego albo bardzo dużo, albo dużo. Hmm. Nie tak, że wiesz, mało, trochę. No. Bardzo dużo, albo dużo. Sami sobie lubię poeksplorować, troszeczkę mniej zobaczę z ciekawości, jak to innymi metodami, ale suma summarum, jak tak patrzę, te inne metody nie są w ogóle inne. Już w moim przypadku one już nie są inne. Tam jest zawsze jakaś reakcja, jakiś wskaźnik, tak. Coś tam. Po naszemu jest. Tak, po prostu. I wydaje mi się, że to nie jest dobre dla wszystkich i to się można inspirować i jeden wyciągnie z tego 10%, drugi 20%, 30%, ale jest możliwe, że taka praca nad sobą, żeby zrobić coś, żeby ci się chciało, pokieruje ci, gdzie jest twoje podstawy 90%. Tak, gdzie ty, co ty, nie? To twojego powinieneś. Bo tu jest moje na 100%, tak? Nasze czytam 90%, bo ja też mam jak pod kątem jakby takiej drogi życiowej, są bardzo proste, po prostu rób to i nie zapomnij o rodzinie. Prosty kierunek. Do 60 roku życia, no nie? Ciśniesz to. Tam się będzie trochę zmieniało pewnie, proporcjonalnie, tu może więcej szkoleń, może więcej pracy z pacjentami, a może w online, a może tu inaczej, a może potem zmiana w ogóle, 80 stopni troszkę, ale to jest jakby, wiem, że to będzie pewnie trwało jakiś x czasu, a czyjaś droga może być skrajnie inna. Pewnie jest skrajnie inna. Tak, no właśnie nawet w tej naszej społeczności, która jest taka bardzo jednolita z jednej strony, to ja widzę, jak po prostu ludzie są tak skrajnie inni i to tak pozytywnie po prostu, i jak czasem też, kurde, słucham, że właśnie się ktoś tak porównuje i tak dalej, no to po prostu jest takie w ogóle, aż tak mnie podburza, że każdy ma taki swój po prostu duży potencjał, totalnie inny do czegoś innego w ogóle, i próbuje się tak wcisnąć w taką czyjąś foremkę po prostu, i nie myśli w ogóle o tym takim swoim, że, znaczy rozumiem to też oczywiście, bo sam miałem podobnie, ale akurat mi też bardzo, bardzo, no miałem tak samo jak wy z tymi metodami, których używamy do pracy, że to po prostu, że ja też tego w ogóle nie musiałem powtarzać, no nie, jakby i też nie notowałem specjalnie na tych moich skryptach, nie ma żadnych notatek w ogóle, po prostu. Po co to notować? Ja te 3 lata pierwsze to się, jak nie rozumiem, po co ludzie robią notatki na skryptach, no nie? Ja byłem tylko na takich szkoleniach, że miałem 8 godzin oczy po prostu jak 5 złotówki i po prostu wszystko mi wchodziło do głowy. I no ale ja rozumiem, że to w ogóle nie każdy tak ma i że kurde, jak ktoś się tak porównuje, bo Mateusz Tajak dostał dostęp do Neuroklubu i w 2 miesiące zrobił wszystkie kursy online'owe. No bez przesady, ale tak, szybko. No właśnie, no to kurde, no to a ktoś wiesz, 3 lata nie znalazł czasu i chęci, no. I jeszcze po prostu miał inne rzeczy. No to kurde, to po prostu więcej luzu trzeba mieć i po prostu tak popatrzeć, jak ja to po swojemu powinienem poukładać. Tak. Jak to jest najważniejsze po prostu. Ale w tej właśnie społeczności to
możesz to znaleźć, wyznaczyć ten kierunek po prostu. No tak, tak. Mamy też fajne metody, żeby pomóc ten kierunek wyznaczyć na szczęście. Mhm. Tak. To nasza praca ewidentnie sprzyja temu. I też myślę, że między innymi dzięki temu nam też tak całkiem nie najgorzej idzie, bo też sami korzystamy z tego, bo się czasami często kładziemy na tą leżankę i no i się też nie różnimy od innych ludzi, też mamy swoje problemy, tematy i czasami nam coś wybije i pracujemy nad sobą cały czas. I super. Tak, ja też lubię takie sytuacje, wiesz, spoza, gdzieś idę sobie do jakiegoś specjalisty innego, który zajmuje się czymś innym trochę, ale no też de facto chodzi o zdrowie i on tam sprawdza sobie, bada swoimi metodami, mówi, jak już tak sobie pracuję, bo ja głównie pracuję w ten sposób, tak, jakby ty też ze sobą, no i będziesz robić się ze mną różne rzeczy, gdzie, no dostaję feedback, że nieźle jest, dobrze jest, no nie? No i sam też jakby sytuacja taka, że jakby widzę, że jakby to zdrowie jest na tyle plastyczne, że jak jakiś pewien pułap osiągniesz, to nie musisz specjalnie dużo robić, że po prostu no suma, docelowo chodzi o to, żeby się czuć dobrze, cały żeby czas, się nie? dobrze czuć cały czas. No i tak też się w sumie dzieje. No. Ale to też jest taka ciekawostka. Ja myślę, że to też jest ewenement już na sam koniec, już kończąc w ogóle, już ostatni w ogóle motyw dzisiejszego wieczoru. Gdzie tu jest tak, że jest to tyle plastyczne, że osoby, które cię, powiedzmy, w pewnym momencie są twoimi jakimś autorytetem w takiej pracy, bo u nas ta społeczność jest o tyle plastyczna, są osoby, które pracują wiele lat tak, które wchodzą dopiero, uczyłeś się od nich, zainspirowały cię, to się zmienia, na przykład później ty pracujesz z nimi. W sensie, że wiesz, zmiana, no nie, i on tym przykładem, że ktoś do ciebie podbija, czy mógłby zrobić to. Albo na przykład jak ja na warsztacie, na przykład, który teraz wróciłem z Kubą, tak się zastanawiam na przykład, czy to jest takie klasyczne, na przykład, że powiedzmy jest tam dużo osób, które wprowadziłem na taką drogę pracy, na taką drogę myślenia na temat zdrowia i na przykład jednocześnie oni bardzo mocno wspomagają moje procesy. I to się tak, bo to myślę, że to też jest taki trochę taki unikat, że wiesz, niestandardowe to jest na pewno. Niestandardowe, że i to też jest właśnie ostatnio, polecę, pewnie nie obejrzy, ale pozdrawiam Andrzeja Pecarza, gadaliśmy sobie tutaj. Pewnie nie obejrzy. Pewnie obejrzy, dlaczego miałby dotrwać do godziny 4,5 godzin. Jak obejrzy, ja mu nie powiem, że powiedziałem coś o nim, jak napisze do mnie Patryk, dzięki za pozdrowienia, to mówię, wow, mega duży plus, mega duży plus. Natomiast też będzie tworzył dla nas treści, dogadałem się już z nim pod kątem takich online'owych rzeczy, trochę warsztatowych, pewnie trochę stacjonarnych. Super fajny terapeuta, super fajny człowiek, że no takim trochę hamulcem często do zmiany i tego, że ludzie często, akurat wtedy rozmawialiśmy sobie, że oni zostają na poziomie, często terapeuci na poziomie struktury. A poziom struktury możesz się jakby nauczyć, wykuć sobie na blachę, powtarzać, idzie ci to dobrze. Pewnie ci po prostu idzie ci to bardzo dobrze. Ale później jest tak, żeby wejść na inny poziom, to trzeba jechać na jakieś szkolenie, wyjść ze strefy komfortu, położyć się na leżankę i na częściej pozwolić sobie popracować z kimś innym. I to dla wielu osób jest za dużo, nie? Że ja tutaj wyjdę, ale wyjdą moje tematy, wyjdą moje obawy, wyjdą moje przekonania, wyjdą moje rzeczy, wyjdą moje słabości, wyjdą różne reakcje z ciała, a ja myślę, że niech się sobie pozwoli, bo przecież ja już jestem taki hehe, taki wielkim po prostu prowadzącym. Tak wysoko. Nie mogę teraz się popłakać na sali. Że ja już teraz jestem po prostu top of the top i ja nie chcę teraz w ogóle czegoś takiego, bo jeszcze tam jest może ktoś, kogo uczyłem, może ktoś, kto mnie oglądał, może jest moim uczniem, a jestem jego autorytetem, więc ja teraz przez to nie mogę pokazać, że jestem po prostu też człowiekiem. Nie mogę pokazać, że jestem słaby. Tak, że bo często myślą o nas, o nas, no po prostu o jakichś osobach, które pracują już na przykład 15 lat, załóżmy tak w moim przypadku, kilkanaście lat, i już ileś tam szkoleń prowadziłem, że ty w ogóle masz jakieś takie w ogóle inne tematy i w ogóle inne problemy, że ty już w ogóle nie masz żadnych, tak. Że tak wszystko płynie i jest wszystko takie łatwe i w ogóle luz i ty w ogóle nie masz żadnych ograniczeń, no nie? Nic nie robisz. Nic nie robisz, po prostu ty już wszystko zrobiłeś i po prostu płyniesz sobie i jest w ogóle super. Często nie widzą też jakiejś pracy i w ten sfer rozwojową, którą też musisz włożyć, jak każdy. Dokładnie. Tylko, że jak jesteś na przykład, masz tam 20 albo kilkanaście lat, to te tematy są inne, niż jak masz 20 lat, albo 30 lat, albo 40 lat. Się zastanawiam w ogóle, jakby na moją pracę wyglądała, jakby miała 50 lat. Ze sobą. 60, ze sobą, no. Trudno to będzie. Też tak minie czasami. Tak, ale fajne to jest, że to się też tak zmienia, że ci po prostu przychodzą nowe rzeczy, no nie? Tak. Minus jest taki, a może nie, a że one się nie kończą nigdy. Być może. Ale no to jest super dobra, no nie?
Ja pamiętam, jak teraz robiliśmy, mieliśmy takie nieoficjalne klubowe spotkanie, bo oprócz tego, że mamy takie oficjalne, to czasami się udaje zrobić jakieś takie mniej oficjalne. I też jest taka sytuacja, że mówię, że mamy jeden swój temat. Mam swój temat. I poruszenie wśród ludzi. Byli wszyscy śpiący, była wiesz, godzina 2:30 w nocy, no nie? Już, nie róbmy nic. A ja tak sobie tak siedzę i mówię, że mam jeden temat, no nie? I oni, ty masz temat? I jazdowa, nie? No i ciekawy był rzeczywiście, myślę, że trochę wniósł do życia niektórych osób, więc tak, to też jest taka ciekawostka tej całej społeczności, no nie? Klubowej. Tak, ja się też bardzo zdążyłem, właśnie zgadzam z tym tematem, że no można w taką pułapkę wpaść też szybko, że kurde, ja już tutaj nie chcę pokazać, że też mam jakiś tam tematy, właśnie, że tu nie chcę wyjść z jakiejś właśnie roli nauczyciela, tutaj kogoś znam, a tutaj już sobie zbudowałem jakiś taki status i teraz no nie pokażę, że też się zmagam z czymś. A to jest normalne. A my się zawsze zmagamy z czymś, no nie? Tak. I po prostu będą tematy, które będą wybijały, no bo de facto o to chodzi w życiu. Jak nam tych tematów zabraknie, to jest szansa, że się zaraz zawiniemy. Tak, że to już chyba koniec tej przygody. Koniec tej przygody, tym ziemskim padole. A ja się nigdzie nie wybieram na razie, także cieszę się, że tematy są. Tak, no. Tak, już nie trochę się mogę doczekać, co tam pojawi się w przyszłości, aczkolwiek już jakby na przykład, jakby nic się nie pojawiło, to ja już jestem zadowolony. Jest super. Ale wiem, że coś się pojawi. No. Bo jadę na warsztaty i na pewno coś się wydarzy. Tak. No też się, ale my też, wiesz, chętnie wkładasz rękę tam, no nie? Że tam jest ciężko. Ciężko, ale to jest dobra zabawa. To jest dobra zabawa. Się może wydarzyć. No kurczę, to jest, cóż, no nasze takie wykonywanie misji, którą lubimy, nie? No. Tyle. A i też jest sytuacja, jak chcesz, i to jest ewidentnie już tak, no. Sam koniec. Po raz trzeci. Że tu jest... Ja nie słyszałem wcześniej o tym tak dużo, a mi ostatnio jeszcze nasza wspólna znajoma Agnieszka C. Agnieszka Cedrowska. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiamy. Na warsztacie byłem ostatnio z nią i nagrywa w ogóle głosóweczkę na grupkę, że teraz jest na takim etapie i przypomniały się, jak ja jej mówiłem, że my powinniśmy być w dużej kondycji nasi pacjenci. I ona właśnie w tym momencie już jest. W tym momencie już jest w lepszej kondycji niż jej pacjenci i jest super zadowolona w ogóle, że jej ciało wprowadziło na tą drogę, bo ona przyszła z tematem migren. No i zaczęło się, wiesz, tutaj zaczniemy pracować, fajnie siadło, później mówię Jaga, jest takie warsztaty, siadło jej, później pracowaliśmy, zintegrowaliśmy, się wkręciła i mówi, że teraz po tych warsztatach ewidentnie i po tej całej pracy, którą włożyła, ewidentnie jest w miejscu, gdzie czuje się i jest w lepszym stanie swojej pacjenci i jest w ogóle super zadowolona i my to wciskamy ludziom cały czas. Na pierwszym module NIT jest o tym mowa. Tak, na MTG, jak prowadzimy, jest o tym mowa. Nie wiem, czy inni instruktorzy o tym mówią, mam nadzieję, że tak. I to jest super ważne i tu rzeczywiście ta społeczność jest w stanie się popchnąć w takim kierunku, że jesteś w tym stanie jednak lepszy. I po prostu fajnie, bo jesteś wsparciem dla pacjentów, jesteś wsparciem, jakimś takim fundamentem w terapii. I to wszystko idzie lepiej. No też się żyje lepiej, jak jesteś w dobrej kondycji. Co to jest? No, bo to robimy. Między innymi. Tak, no. Żeby się żyło to wszystko lepiej. Się tak fajnie składa w ogóle. Tak. W taką jedną fajną kupę. No, ewidentnie powiedzieliśmy za dużo słowa fajnie, ale niech będzie, no nie? To jeszcze będzie słowa mega, ale niech to będzie odzwrotnikiem jakiejś tej społeczności. Jakbyście mieli, słuchajcie, jakieś pytania, dajcie nam znać, jak wrzucicie w komentarzu, to później możecie też napisać w ogóle na maila, czy na social media, na pewno to do nas trafi i odpowiem na wasze pytania, a mam nadzieję, że widzimy się po prostu na klubowym spotkaniu, które będzie w weekend. Jak nie jesteście, to po prostu bądźcie. Co tu dużo mówić? Myślę, że to było tak dużo rzeczy, które jakby jak ktoś był nieprzekonany i to obejrzał, to myślę, że już jest. Albo wręcz przeciwnie, na pewno nie chce być. Tak, ale może kiedyś mu się odmieni. Jest taka, tak, ludzie się zmieniają. Tak, ludzie się na pewno zmieniają. Może jednak oni są fajni. Może. Daj im szansę. To, a nie dużo, ale mało kredyt zaufania. I tyle. Widzimy się w Neuroklubie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. Hej. Siema.